Dzień dobry Państwu. Zaczynamy kolejny panel. Ja nazywam się Piotr Ciąpa z Instytutu Spraw Obywatelskich. Będę miał zaszczyt poprowadzić i chciałbym przedstawić naszych gości. To jest pan Paweł Soloch z Instytutu Sobieskiego, pan Leszek Karlik z Partii Razem, pan Paweł Tanajno z Demokracji Bezpośredniej, pan Roman Kurkiewicz z Kolegium Civitas i z TVN24 i pan Krzysztof Mazur z klubu Jagiellońskiego. Tak, referenda dla obywateli, czyli jakie? Temat stał się popularny. Ja w tej chwili wróciłem z takiej dwugodzinnej jakby debaty czy dyskusji w Fundacji Batorego, gdzie po prostu reprezentowałem Instytut Spraw Obywatelskich. Temat staje się popularny. Tak? Ja chcę tylko przypomnieć, że proszę zauważyć, że ten temat referendów był już kiedyś popularny i zainteresowanie referendami zgasło po referendum w sprawie odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz, po referendum w Elblągu, gdzie został odwołany skutecznie tamtejszy prezydent, aż po referendum Hanny Gronkiewicz-Waltz. I proszę zobaczyć, że była również wówczas moda na referenda, na demokrację bezpośrednią. I proszę zobaczyć, że bardzo łatwo udało się wyciszyć zainteresowanie społeczne tym tematem. Wróciło ono nieoczekiwanie do nas za sprawą poniekąd Pawła Kukiza pośrednio, a bezpośrednio za przyczyną prezydenta Komorowskiego, który, prawda, wystąpił do Senatu o zgodę na przeprowadzenie referendum. Będziemy o tym jeszcze, być może się będzie okazja porozmawiać, ale chciałbym tak przejść do takich jakby generalnego wprowadzenia, bardzo krótkiego. My jako Instytut Spraw Obywatelskich próbowaliśmy wokół Solidarności, NSZZ Solidarność, zorganizować już po referendum w sprawie odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz okrągły stół organizacji pozarządowych na rzecz referendów. Solidarność była tym zainteresowana z powodów oczywistych, bo mieli to swoje przykre doświadczenie z odrzuceniem wniosku o referendum emerytalne. Co się okazało? Przegraliśmy cały ten pomysł, tak to musimy się przyznać do tej porażki, dlatego że wiele z organizacji i z prawa i z lewa powiedziało nam tak: będziemy uczestniczyć w okrągłym stole pod warunkiem, że nie będzie przy nim tamtych, właśnie tych przeciwnych. Chociaż doświadczenie referendum, zbierania podpisów pod referendum o odwołanie Hanny Gronkiewicz-Waltz było właśnie znakomitym jakby pokazem właśnie siły, kiedy te podpisy zbierały organizacje o bardzo różnym pochodzeniu. Tak? Jej odwołanie popierała zarówno Krytyka Polityczna, jak i koła Radia Maryja, prawda? I wszystkie te środowiska zbierały podpisy, które dało się w końcu uzbierać. Mimo to ten sukces, okazało się, nie był zadatkiem, jakby nie był wzorem do naśladowania na przyszłość. Już 3 miesiące później organizacje, wiele organizacji, jakby, które są jakby afiliowane czy kojarzone z lewicą czy z prawicą, nie mówię, że z partiami, prawda, organizacji pozarządowych, już nie chciało współpracować przy jakby powołaniu jakiegoś forum wokół NSZZ Solidarność na rzecz referendów, forum ponad podziałami. My tu zbieramy się, prawda, i tak jak ja się orientuję, wszyscy w mniejszym lub większym stopniu jesteśmy sympatykami referendów. Nie ma tutaj takich ciężko zbrojnych przeciwników, jakich spotkałem w Fundacji Batorego dzisiaj również, prawda, przeciwko referendom, ale chciałbym zbadać Państwa, najpierw zbadać Państwa jakby wrażliwość na referenda i Państwa determinację, zadając takie pierwsze pytanie, na które chciałbym, żebyście Państwo krótko odpowiedzieli. Oczywiście, że pytania tak, nie, to są z reguły potwornymi uproszczeniami i to też daje Państwu też prawo na początek w tej krótkiej wypowiedzi jakiejś rozwinięcia się troszeczkę w tej sprawie, ale jest to pytanie, które miałoby pokazać Państwa intencje wobec publiczności, wobec mnie, zanim przejdziemy, prawda, do szczegółów, do rozmawiania, prawda, o kształtach referendów, gdzie się różnimy, gdzie jesteśmy zgodni mimo tych różnych podziałów. Bo ja chciałbym się dowiedzieć, tak, jest taki standard, tak, że jestem za referendum, jeżeli ono jest po mojej myśli, jakby wstrzeliwuje się w moje poglądy, prawda? Kto jest za tym poglądem? Tak jest. a już jest gorzej, prawda, kiedy to referendum nie jest po naszej myśli, prawda? I tu jest taka, czy chciałbym, żeby każdy z Państwa się określił, czy jako działacz społeczny, aktywista, nie wiem jak to łazwać, to nie są najlepsze określenia, ale jako osoby zainteresowane sprawami publicznymi, każdy z Was brałby, wzywałby do bojkotowania referendum w sprawie przywrócenia kary śmierci oraz zliberalizowania ustawy aborcyjnej. Bo to pokazuje, chciałbym w ten sposób zobaczyć, nie jest to, nie mam na celu po prostu też i dyskredytowanie, bo oczywiście ja rozumiem, jeżeli ktoś z Państwa powie nie, ale to jakby pokaże nam też i Państwa stosunek do w ogóle do idei referendów. Prawda? Czy jest to narzędzie, prawda? Czy to jest tylko narzędzie, czy to jest coś więcej, zobaczymy. Prawda? Nie wiem, czy zrozumiałem, czy Państwo zrozumieli moje pytanie. Prawda? Czy jeszcze raz. Się ujawnić, kto jest lewicą, kto jest prawicą. Ale nie, bo można powiedzieć, że będę przeciwko obydwu referendom albo będę brał udział w obydwu referendach. Pytanie było o nawoływanie do bojkotu. To znaczy działanie i o sposób głosowania w referendum. I to, prawda, można powiedzieć. Tutaj chodzi o, chcę zbadać konsekwencje panów w zakresie referendów. I proszę o zabieranie głosu na początku, krótko, ale oczywiście jeśli ktoś by chciał rozwijać, proszę niech rozwija, tak? A później byśmy przeszli już do szczegółowego omawiania, jakie referenda. To ja pana Pawła Tanajno poproszę, ponieważ się sam wywołał do dyskusji i chyba panu będzie najłatwiej to odpowiedzieć, a przynajmniej najtrudniej będzie być przeciw. Słuchamy. No tak, zacznę od tego, że to rzeczywiście jest bardzo wesoły temat, że nie tylko obywatele, ale także ludzie, którzy znaczy zwykli obywatele, ale także ludzie, którzy, jak wspomniałeś, wykazują szczególną aktywność w obrębie spraw publicznych i politycy wyłącznie, postrzegają każde referendum właśnie w ten sposób. Czy te pytanie referendalne mi się podoba, czy nie? I jeżeli mi się nie podoba, no to ja nie idę, jak mi się podoba, to idę. A nie rozumieją tego, że każde pytanie referendalne jest de facto początkiem, bo tak, no spójrzmy na referendum 6 września. Jest nawoływanie do frekwencji, ale przecież to nie jest wcale referendum za tym, żeby były JOW-y w Polsce. Równie dobrze można sobie wyobrazić, że po przekroczeniu frekwencji, kiedy udowodnimy politykom, że obywatele są gotowi do tego, żeby podejmować decyzje, zdecydujemy, że nie chcemy JOW-ów. Więc mnie bardzo boli i niestety widzę to też wśród nas. Tutaj akurat jest kolega z Partii Razem, ale też muszę powiedzieć, że wśród sympatyków demokracji bezpośredniej jest taki opór przeciwko popieraniu frekwencji w tym referendum 6 września, bo jesteśmy przeciwko JOW-om. Ja nie jestem wcale przekonany, czy JOW-y zdobędą tyle poparcia, aby po przekroczeniu frekwencji większość tych, którzy pójdą głosować, jednak byli za JOW-ami. To tyle wstępu dotyczące tego śmiesznej sytuacji. Teraz przechodząc bezpośrednio do twojego pytania. Ja zawsze będę nawoływał do tego, żeby pójść na referendum. Z tego względu, że na przykładzie referendum 6 września tam nie będzie 3 pytań. Tam de facto są 4 pytania. Pierwsze pytanie jest takie, które nam zadają politycy w podświadomości, w podtekście. To jest pytanie, czy ty, drogi obywatelu, zdajesz sobie sprawę z tego, że to my musimy zdecydować za ciebie, a ty nie jesteś gotowy jeszcze do tego, żeby o czymkolwiek decydować. Jesteś takim małym dzieckiem, które musi się nas słuchać. I odpowiedź na to pierwsze pytanie udzielamy, idąc do lokalu wyborczego. Albo my decydujemy, albo oni. I to jest podstawowa kwestia, dlatego zawsze walczę o frekwencję i popieram tą frekwencję. Natomiast jak miałbym przekonywać do głosowania już na tak lub nie, no to w kwestii kary śmierci oczywiście przekonywałbym bardzo zdecydowanie na nie. I to nie z kwestii światopoglądowej, tylko z moich doświadczeń dotyczących procesu karnego w Polsce, który jest bardzo wadliwy i można uznać, że istnieje duże ryzyko, że skazane zostaną osoby na skutek błędu postępowania i to jest najgorsza rzecz, jaka może się stać. Zawsze, kiedy ta kara jest nieostateczna, to istnieje szansa odwrócenia tej decyzji błędu sądowego. A w drugiej kwestii, przypomnijmy, to było pytanie... Liberalizacji aborcji, ale ja tu się przyznam... Tylko już ci oddam głos, dobrze? Jeżeli chodzi o liberalizację aborcji, no to też jest takie hasło bardzo ogólne. Chciałbym poznać szczegóły, ale generalnie dążyłbym do tego, że... uważam, że obecny stan jest zbyt drastyczny i należałoby go bardziej liberalizować. Ja tylko powiem, proszę o przekazanie mikrofonu, jednak może to ja byłem niezrozumiały. Nie chodziło mi się o ujawnianie z poglądami w tych dwóch sprawach. Tak, i dlatego ja biorę na siebie tą winę, prawda? Moją intencją było, bo każdy z panów ma jakieś poglądy w tej sprawie, tak? Nie chodzi mi o ujawnianie się z nimi, bo to nie jest na ten temat. Tylko w którymś z tych referendów uczestniczyłby, czy by nie uczestniczył. A z jakich motywacji, ja to zawieszam w tej chwili to pytanie, bo nie chcę, żebyśmy tu dyskutowali o karze śmierci, czy dopuszczalności przerywania ciąży. Proszę bardzo. Dzień dobry, witam Państwa. Pan prowadzący, zadając to pytanie, tak naprawdę od razu założył, że nikt z nas nie może odpowiedzieć, że jest przeciwko referendum. Tak popadło, że tutaj nie ma krytyków referendów, a niestety muszę się Państwu przyznać z pewną taką nieśmiałością, że jak pyta mnie Pan jako filozofa politycznego o to, czy ja jestem na poziomie filozoficznym, teoretycznym, absolutnym zwolennikiem referendów, to muszę powiedzieć, że nie. To znaczy... Pamiętam takie spory w trakcie studiów, które prowadziliśmy na politologii i chyba do dzisiaj uważam ich zasadność tych argumentów, które wtedy były podnoszone, że są takie kwestie, co do których mam poważne obawy, czy ogół obywateli zdecydowałby najlepiej. To znaczy, wyobrażam sobie, że są dyskusje, że możemy dyskutować o jakichś szczegółowych kwestiach związanych z ekonomią, z podatkami. Wyobrażam sobie, że możemy rozmawiać o jakichś szczegółowych kwestiach związanych z armią, z bezpieczeństwem, ze służbami specjalnymi, z bardzo wieloma obszarami funkcjonowania państwa, których wiedza specjalistyczna jest zdobywana latami. No i teraz referenda siłą rzeczy, one polaryzują dyskusję wokół tak, nie, i siłą rzeczy one muszą być proste, zrozumiałe dla osób, które powiedzmy nie mają czasu, żeby ten obszar zgłębić. Więc w efekcie, mówię filozoficznie, mówimy jakby na pewnym poziomie teoretycznym, te referenda wtedy tak naprawdę sprowadzają się do tego, kto ma silniejszy sposób mobilizowania emocji społecznych i mówienia narracją 30-sekundową o sprawach, które są bardzo skomplikowane i nikt nie ma czasu na to, żeby je zgłębiać. I więc tu brzmi jak ktoś, kto jest krytykiem referendów albo sceptykiem i to jest poziom pewnej teorii. Natomiast jeżeli chodzi o pewien poziom praktyki, to tu się zgodzę, że nie będę wielkim krytykiem referendów, a nawet będę ich zwolennikiem, ponieważ uważam, że referenda są w tym momencie najlepszym sposobem na to, żeby obywatele pomiędzy wyborami czuli się obywatelami. I w tym sensie widzę jako pewien praktyczny aspekt referendów to, że one są po prostu jedynym sposobem na aktywizowanie wokół spraw publicznych ludzi, że nie siedzą przed telewizorami i to jest jakby cała ich polityczność, tylko że oni mogą po prostu aktywnie wziąć udział, wyrażając się w pewnej konkretnej kwestii. Więc jako teoretyk jestem sceptykiem i wydaje mi się, że wiele rzeczy lepiej, żeby podejmowali eksperci w nich, a nie żeby były one przedmiotem referendów. Natomiast jeżeli chodzi o praktykę, jako praktyk, który patrzy z perspektywy właśnie pewnego republikańskiego wyobrażenia o tym, że byłoby lepiej, żeby w sprawach publicznych angażowali się w nie tylko eksperci, ale wszyscy obywatele i żeby pewne kluczowe decyzje miały szerszy mandat niż tylko jakichś bardzo wąskich elit partyjno-eksperckich, to tutaj jestem wielkim zwolennikiem referendów. No i teraz wracając do pytania, które Pan postawił, związanego z tymi dwoma pytaniami. Ja osobiście, jeżeli byłaby dyskusja, czy referenda w tej sprawie mają być, przekonywałbym, że raczej dyskusje aksjologiczne, a te dwa przykłady są właśnie takimi klasycznymi przykładami, one raczej prowadzą do pewnego polaryzacji, pewnego rozbicia, ponieważ taki jest charakter dyskusji aksjologicznych, że one są bardzo często niedowodliwe, bo opieramy się na różnych systemach wartości. W związku z powyższym jestem wielkim zwolennikiem jako republikanin, żeby dyskutować o ustroju, o pewnych kwestiach prawnych i na przykład igrzysk, inwestycji itd. To są wszystko tematy referenda odwoławcze jak najbardziej. Natomiast wydaje mi się, że gdybyśmy dzisiaj sobie powiedzieli, czy chcemy, czy Polska potrzebuje przez kolejne 3 miesiące czy pół roku dyskusji o karze śmierci, bo do tego by się sprowadziło referendum w tej sprawie, i żeby po prostu zredukować kluczowe problemy Polaków do tego, czy chcemy kary śmierci, czy nie, to wydaje mi się, że to po prostu byłaby niekonkluzywna dyskusja, która by prowadziła do jeszcze większej polaryzacji i jako taka nie służyłaby dobru wspólnemu. Natomiast jeżeli ktoś podjąłby decyzję, że już takie referendum będzie, to wtedy konsekwentnie zachęcałbym do tego, żeby w nim brać udział. I podobnie w sprawie drugiej, o której Pan mówił. Dziękuję. Proszę bardzo. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie, ale muszę powiedzieć tak, że muszę zbojkotować odpowiedź na pytanie o to referendum aborcyjne z tego powodu, że ja generalnie nie biorę udziału w panelach, w których nie występują kobiety, ale organizator jak mnie zapraszał, to tam wsadził kobietę, którą gdzieś tutaj usunął po drodze. Albo sama się usunęła, wszystko jedno jakby. No to zawsze przeważnie kobiety jakoś same znikają. Ja wyjaśnię, Joanna Erbel wybrała z Fundacji Batorego, chyba Agnieszka, z której ja tutaj przyszedłem i tam ją spotkałem. Wszystko jedno, to jakby jest tylko taka opowieść o tym, że... Przepraszam, ja to powiem, bo to faktycznie jest temat burzliwy. Do każdego z paneli zaprosiliśmy kobietę. Jedną niestety, jedną faktycznie. Tutaj pani Agnieszka Ziółkowska z Kongresu Ruchów Miejskich miała się pojawić, ale w piątek miała awarię, kontuzję kolana i nie mogła przyjść. I następny panel też miała być pani Barbara Nowacka, to już od razu zapowiem, i też z przyczyn zdrowotnych, rodzinnych nie mogła uczestniczyć. A ja wiem, że to nie jest, nie sprostamy twoim wymaganiom, ale... Tak, z czym ja doprecyzuję jeszcze raz, pytanie nie było o dopuszczalność lub nie i warunki dopuszczalności, tylko czy pan wziąłby udział w takim referendum i czy w referendum o karze śmierci też by pan wziął udział lub nie, prawda? Tu kobieta nie jest potrzebna wśród panelistów moim zdaniem, bo to nie jest pytanie dyskryminacyjne. Tak, kobieta zawsze jest potrzebna i niezbędna wśród panelistów. I to jest po prostu niedopuszczalna rzecz właściwie, że tutaj kobiet nie ma. To znaczy w każdej poważnej dyskusji o polityce i w Polsce, i w Europie, i na świecie kobiety powinny tu występować mniej więcej w takiej reprezentacji, w jakim procencie występują w społeczeństwie. Takie jest moje zdanie. Więc na pytanie o referendum w sprawie aborcyjnym po prostu je bojkotuję. Natomiast powiem, że generalnie walczę w sobie z 2 postawami, czyli akceptacją demokratycznych reguł albo ich całkowitym odrzuceniem jako anarchista, tak? Ale generalnie dzisiaj nie jestem anarchistą w tym sensie i uważam, że referendum jako jeden z instrumentów, aczkolwiek uważam za jeden z mniej ważnych, czy jakby nie stojących w pierwszym rzędzie demokratycznych procedur, nie bojkotowałbym, tylko brałbym udział na swoich zasadach, tak jak próbuję sobie poradzić z innymi trudnymi demokratycznymi wyborami. No tym bardziej do głowy mi nie przychodzi, że bojkotowałbym albo namawiał do bojkotu referendum z powodu sposobu zadania pytania, który mi nie odpowiada, albo poruszanej tematyki. Także to jest mi coś kompletnie obcego. Uważam, że no, żywioł demokratyczny polega na tym, że w taki czy inny sposób nasze racje, argumenty, wizje świata muszą się zderzać. I to jest to pole, w którym się zderzają bezkrwawo, przynajmniej do pewnego momentu. I w tym sensie wolę dzisiaj taki instrument, dzisiaj, niż inne. Więc oczywiście uważam, że referenda się przydają, aczkolwiek nie jestem ich fundamentalnym entuzjastą, ponieważ uważam je szczególnie w Polsce dzisiaj za pewien element takiego programu naprawczego, a właściwie jedyną szansę, czy jedną z niewielu szans tak naprawdę na powiedzenie czegoś innego, na powiedzenie tego, że fundamentalne mechanizmy demokracji w Polsce przestały funkcjonować i obywatele, szukając luki w systemie, mówią: dobra, spróbujmy tego, mamy referendum, możemy zebrać ileś setek tysięcy podpisów i powinni wtedy się tym zająć, i się nie zajmują. Tak? Albo odwołajmy Hannę Gronkiewicz-Waltz z różnych ważnych powodów, i wtedy okazuje się, że zwolennicy Hanny Gronkiewicz-Waltz na wezwanie premiera rządu i paru innych wysokich urzędników państwowych nie idą do głosowania, bo to jest jedyna forma, żeby uratować stołek pani prezydent, tak? I to jest deprecjacja, której absolutnie nie jestem w stanie podzielić. I potem, prawdę mówiąc, śmieję się w twarz osobom, które marudzą, że jest na przykład niska frekwencja w jakichś kolejnych turach wyborczych. A dlaczego ma być inna? To znaczy albo mamy procedury demokratyczne, je szanujemy i jak gdyby w ich formach się poruszamy, aczkolwiek ja jestem też zwolennikiem siły i wagi głosów nieważnych, tak? Które zresztą oddaję masowo w ostatnich wyborach. Wkładam w to duży wysiłek osobisty, organizacyjny i finansowy, ale sobie na razie daruję anegdotę. Tak, tylko że na pewno nie w ten sposób, znaczy, bo to jest przykład, który mnie boli. Tak, mówię o tym referendum w sprawie odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz i uważam za absolutnie skandaliczne nawoływanie do nieuczestniczenia w tym referendum, żeby po prostu ten taki zamordystyczny przepis o niezbędnej liczbie progu po prostu, tak, żeby to jakoś udźwignąć. To zresztą jest też ciekawe, że to jest jakby pakiet zarzutów wobec niektórych form referendalnych, czyli że jak władza chce zorganizować referendum, to nagle wszystkie warunki, które opisują to referendum, są ułatwiające to referendum. Kiedy obywatele chcą, to nagle podobnie jak w normalnych wyborach parlamentarnych nagle są narzucone warunki progowe, które to niemal uniemożliwiają. Proszę w tej kolejności. No dobrze, ja mogę odpowiedzieć jak gdyby w dwóch częściach. Znaczy, po pierwsze, jako przedstawiciel partii, to mogę powiedzieć, że Partia Razem zdecydowanie popiera instytucję referendów. Mamy nawet w programie właśnie wprowadzone, że rząd nie będzie mógł ignorować jakby propozycji referendów podpisanych przez 500 000 obywateli. Natomiast jeżeli chodzi o to pytanie, no to już tutaj odpowiadam jako raczej osoba prywatna. W sensie ja z jednej strony ściera się we mnie jak gdyby takie praktyczne poczucie, że w przypadku tego referendum o karę śmierci sensowniej byłoby nie pójść, ponieważ w ten sposób jak gdyby mam większy wpływ na końcowy wynik. Ale z drugiej strony jak gdyby jednocześnie szacunek dla procesów demokratycznych wymaga, żeby jednak pójść i zagłosować na nie, więc raczej bym poszedł, ale jeszcze musiałbym na ten temat po prostu porozmawiać, jak gdyby wyrobić sobie opinię. Dziękuję bardzo za zaproszenie. No, rzeczywiście pytanie, jeżeli byś skoncentrować się tylko na pytaniu, które zadałeś, czyli konkretne referendum w kwestii światopoglądowej, tutaj ja nie mam jednoznacznego zdania. Co do zasady jestem zwolennikiem rozstrzygania kluczowych kwestii dla społeczeństwa poprzez referenda, no ale czy wziąłbym udział w referendum, które na przykład pyta o to, czy nie pozbawić części obywateli praw obywatelskich. Na przykład wykluczamy jakąś mniejszość ze społeczeństwa i w tej sprawie robimy referendum. No, ja z pewnością zbojkotowałbym takie referendum. Natomiast pytanie o referenda w każdej sprawie to jest pytanie sięgające co najmniej czasów procesu Sokratesa. Czy można jakby większość w każdej sytuacji może zadecydować tak w sposób bezpośredni, przesądzić kwestie, które mogą wręcz stanowić wynik takiego referendum, zagrożenie fizyczne dla jakiejś grupy obywateli. Wydaje mi się, że rzeczywiście referendum w momencie takiego już skrajnego napięcia, kiedy jedyną alternatywą dla społeczeństwa, mówię o takich właśnie kwestiach związanych właśnie z pozbawieniem praw, na przykład części praw obywatelskich albo w ogóle wykluczenia jakiejś mniejszości ze społeczeństwa, bo wydaje mi się, że to byłoby bardziej drastyczne referendum niż mimo wszystko w sprawie kary śmierci czy liberalizacji aborcji. Oczywiście może być w jakichś ultraskrajnych przypadkach traktowany jako swego rodzaju wentyl bezpieczeństwa zapobiegający jakiejś krwawej konfrontacji. Dlatego też niezwykle istotne byłoby, że rzeczywiście w ostateczności to jest tak, że lepiej jest, jeżeli większość obywateli rozstrzyga o sprawach również idących w złym kierunku. Natomiast no, wtedy do tych obywateli, którzy w danym momencie znajdują się w mniejszości, to należy wybór środków działań, jakie podejmą. Czy to będzie opór fizyczny, czy opór bierny wobec postanowień większości. Więc nie zawsze większość ma rację. A już schodząc na nasz polski grunt i polskie realia, które mamy, z którymi mamy do czynienia w tej chwili, ja myślę, że nowy mimo wszystko impet, jaki kwestii referendalnej, demokracji bezpośredniej, partycypacji nadał fenomen ruchu Kukiza, każe zadać pytanie w ogóle o rezerwy proste, jakie są ciągle niewykorzystane w demokracji przedstawicielskiej. Referenda powinny się pojawiać w moim przekonaniu albo w takim systemie, jak tutaj jeden z, rozumiem, ze sponsorów naszej konferencji, prawda, gdzie w Szwajcarii jest to wpisane w system, prawda, to nie jest tak, że coś się dzieje i wtedy ludzie domagają się referendum, tylko po prostu pewne sprawy z automatu są poddane referendum i to jest, wydaje mi się, w wielu kwestiach jak najbardziej wskazane. Dobrze by było to wprowadzić również, rozważyć wprowadzenie tego na poziomie ogólnokrajowym, nie tylko lokalnym. I są referenda takie jak związane z odwoływaniem przede wszystkim władz, które powinny mieć miejsce, oczywiście one mają, tylko że tutaj jest kwestia progu pułapu frekwencji, która jest rzeczywiście niesprawiedliwa, ale przed takimi, zanim dojdzie do takich referendów, powinny zostać stworzone możliwości wyczerpania innych środków wynikających na przykład z możliwości działań opozycji, mniejszości politycznej w ciele kontrolującym, w ciele reprezentującym, reprezentatywnym, przedstawicielskim, czy to będzie parlament, czy to będzie szczebel samorządu lokalnego, no co w obecnej Polsce nie mamy z tym do czynienia, ponieważ mniejszości w ciałach reprezentacyjnych w zasadzie nic nie mają do powiedzenia, więc u nas te referenda są takim trochę już ostatnim wentylem bezpieczeństwa. Oczywiście, także mówię generalnie, referenda tak, w kwestiach skrajnych, dotyczących już bezpośrednio życia innych obywateli, no tylko w sytuacji naprawdę, gdzie alternatywą jest jakiś konflikt na skalę konfliktu wojny domowej. Pan Paweł Tanajno ad vocem. No takim szerokim ad vocem, bo wbrew twoim zapowiedziom, Piotrze, ja mam wrażenie, że tutaj koledzy, którzy się zgromadzili, to oni wcale nie są zwolennikami referendów, tylko podchodzą do nich na zasadzie nie chcę, ale muszę. Otóż tak, po pierwsze, panowie, ja słyszę o tym, że opozycja parlamentarna, mniejszość powinna być jakby przed referendum jeszcze tym pierwszym progiem kontrolującym osoby sprawujące władzę. Tutaj pan mówił o ekspertach. Panowie, przecież my to wszystko mamy de facto. No, tutaj zgodzę się z kolegą, który mówi, że nie działa. Nie działa. Nie działa, po prostu to, co jest, nie działa. Więc referendum to nie jest coś, jakaś niepotrzebna zabawka, tylko to jest jedyne właściwe remedium na to, co mamy. Rządy ekspertów, wszystkich można przekupić. Trudno jest przekupić, trudniej jest zmanipulować naród i przekupić naród niż kilku ekspertów. Ja to mogę udowodnić na przykładzie dwóch procesów legislacyjnych, których, mimo że nie jestem posłem, ale dzięki uprzejmości innych posłów brałem udział. To jest proces legislacyjny dotyczący tak zwanego przymusu szczepionkowego, który wprowadzono. Na 460 posłów, 458 obecnych na sali zagłosowało, 470 zagłosowało za, jeden się wstrzymał. A to dlatego, że większość z nich nie przeczytała, a tak zwani właśnie eksperci, którzy przyszli, wmówili im, że mimo że dotychczas Wszyscy się szczepili, nikt nie mówił o przymusie, ale oni na skutek tego, że rząd polski wcześniej odmówił zakupu w tej panice świńskiej grypy, odmówili, jako jedynie chyba w Europie albo nieliczni, odmówiliśmy zakupu. Koncerny wprowadziły lobbying i przy tym głosowaniu w każdym klubie był ekspert. Posłowie w ogóle nie wiedzieli de facto o co chodzi, tam byli eksperci. I eksperci zlobbowali na niekorzyść społeczną zapisy, na korzyść koncernów. Tak więc rządy ekspertów to mit. W tej chwili wszystko można kupić. W Szwajcarii, tutaj się nie zgodzę z panem, że referenda są wpisane w system. One w ogóle nie są wpisane w system, one zawsze są inicjowane przez kogoś. Faktem jest, że często, ponieważ tam funkcjonuje oprócz takiego referendum jak u nas, czyli że zgłasza się jakiś wniosek, pytanie i tak dalej, funkcjonuje też takie referendum zwane wetem ludowym, czyli po wprowadzeniu ustawy obywatele dużo mniejszą liczbą podpisów niż przy wniosku referendalnym mogą zgłosić weto niekonstruktywne, po prostu jesteśmy przeciwko tej ustawie. I tam parlament i rząd, prowadząc jakiś proces legislacyjny, troszcząc się o tym właśnie, żeby nie zastosowano tego weta, rzeczywiście sam zwołuje bardzo często referenda, ale generalnie to nie jest wpisane jakoś tak obligatoryjnie, że nie wiem, co 10. ustawa albo ustawa dotycząca czegoś musi być przedmiotem referendum. Nie, to zawsze jest inicjatywą. I teraz, co jest najważniejsze? Jak naprawić ten bałagan, który teraz mamy? Referendum nie należy traktować jako wentyl bezpieczeństwa. W Szwajcarii referendum wywołało jedną zasadniczą zmianę i taką fundamentalną. To znaczy w Polsce w procesie stanowienia prawa mamy Sejm i właściwie tam oprócz tych wszystkich organizacji, które niby mogą prowadzić konsultacje, jedynym partnerem w stanowieniu prawa jest prezydent. I teraz będziemy być może mieć ciekawą sytuację przez kilka miesięcy, gdzie parlament zacznie szanować tego partnera prezydenta, bo on już nie będzie klepaczem ustaw partyjnych, tylko będzie ich jakby oponentem. I nawiązuje się między nimi taka relacja, która powoduje, że posłowie, ustalając jakiekolwiek prawo, szanując tego prezydenta, który może to odwołać, będą tak tworzyć te prawo, aby ono przeszło. I teraz, jeżeli w Szwajcarii następuje taki element, że do tego całego układu dochodzi trzeci podmiot stanowiący prawo, obywatele. I jeżeli w Polsce taki podmiot powstanie, jeżeli obywatele będą mieli realny wpływ na proces stanowienia prawa, potencjalny chociaż, bo to nie chodzi o to, żeby robić te referenda ciągle, chodzi o to, żeby władza wiedziała, że właśnie może być te weto, że można zmienić ustawę, to następuje długotrwały proces zacierania się różnicy między interesem elit władzy, a interesem obywateli. I to jest najważniejszy skutek referendum. Posłużę się tutaj bardzo ciekawymi liczbami. To znaczy w Szwajcarii od 1848 roku do 2010 było 565 referendów ogólnofederalnych. Tak? Z tego 162 były skierowane do rozpatrzenia przez rząd lub parlament. I co ciekawe, te skierowane przez rząd, przez parlament uzyskiwały, w 75% z nich obywatele głosowali na tak. Czyli rządzący tak, mimo że też mają oczywiście frakcje, lewa, prawa, są liberałowie, są zieloni, to tak przygotowali, taki konsensus ustawowy przygotowali, że w tym referendum obywatele w 70% wypowiedzieli się na tak. I dla porównania, inicjatywy obywatelskie, głównie akurat w Szwajcarii tworzone przez partie lewicowe, na przykład przez partię Zielonych, o minimalnej kwocie wynagrodzenia, no różne takie bardzo socjalne projekty, przepadają w większości. No, pozostała liczba obywatelskich wniosków zyskała tylko 8% akceptacji. W 8% obywatele powiedzieli tak. I to pokazuje, że istnienie referendum to nie jest taka ostatnia deska ratunkowa, tylko to powinien być trwały proces, aby obywatele stali się podmiotem w tym łańcuchu tworzenia prawa i wtedy to prawo jest tworzone zgodnie z naszą inicjatywą. Zawsze jest jakimś kompromisem, a nie tak, że jedna partia się teraz dorwała, kasują drugich i tak dalej. Tak, nim panu udzielę głos ad vocem, do ad vocem, ja dorzucę się z takimi przykładami, bo to jest pytanie o zakres referendów. W jakich sprawach ono jest dopuszczalne, jakich nie, według uznania każdego z panelistów i z państwa, bo też poprosili mi państwo o zabieranie głosu. Na przykład odnośnie ekspertów. W Szwajcarii tylko w 6 kantonach jest możliwość głosowania spraw budżetowych. okazuje się, że to są 6 kantonów, które ma najniższy deficyt budżetowy. Chociaż tam właśnie obywatele mają prawo. W największym kantonie Zurych jest możliwość, jest nawet obowiązek, jeżeli jest jakiś wydatek powyżej pewnej kwoty budżetu rocznego, to nawet jest obligatoryjne referendum bez żadnego wezwania i to działa po prostu. Się okazuje, że bez ekspertów jednak obywatele po prostu szanują pieniądz, tak? Znaczy liczą te wydatki. Co pan na to, na ten argument? Ja przepraszam, tylko dorzucę trochę cyfr do tego, co ty powiedziałeś, bo mam też takie dane, ale jak już powiedziałeś, to wspomnę. To już nie chodzi o tylko poziom zadłużenia, który jest to 15% mniej więcej niższy niż w innych kantonach, ale też jest 30%, to już właśnie tak sprawdzone jest porównywalnie, 30% niższy jest szara strefa, więcej ludzie płacą podatków, a około 20% jest niższa koszty zarządzania gminami, czyli tak zwana efektywność, czyli na przykład 20% płacą mniej za śmieci. Więc dane gospodarcze pokazują, że tam, gdzie jest kontrola obywateli, są dużo lepsze efekty niż tam, gdzie jest, że tak powiem, konstruowane to przez tak zwanych ekspertów. Adwocem. Pan Paweł streścił mój sąd jako nie chcę, ale muszę. To nie jest chyba wierne oddanie tego, co powiedziałem. Jeszcze raz jakby wyjaśniając istotę sprawy. Można rozmawiać o polityce na poziomie teorii, właśnie wtedy jakiegoś modelu i na poziomie pewnej praktyki. Na poziomie pewnej praktyki, a pana wypowiedź była w 100% dotyczyła praktyki, zgadzamy się. W tych konkretnych okolicznościach, jakie mamy, referenda pełnią bardzo ważną rolę. Ja bardziej mówię o dobru wspólnym i o zainteresowaniu, zaangażowaniu, pewnej kontroli. W tym wszystkim się zgadzamy. Natomiast powiedziałem coś takiego i zgadzam się, że w tym systemie, w którym mamy, ekspertom mam o nich tak samo krytyczne zdanie jak pan. Natomiast co do jakby pewnej istoty sprawy, i tu pozwoliłem sobie na pewną dygresję właśnie taką akademicką, filozoficzną. Co do istoty sprawy uważam, że są pewne kwestie, które są na tyle złożone, że dla odbiorcy, który nie ma ochoty zgłębiać kwestii związanych ze szczepionkami, to ja w tej sprawie będę głosował tak jak lider opinii, do którego mam zaufanie w innych obszarach. Co to oznacza? To oznacza, że niby mówimy, że mamy referendum, macie 38 milionów ludzi, macie prawo zadecydować, a tak naprawdę każdy z nas nie decyduje, albo większość z nas, osób, które nie znają się na szczepionkach, w oparciu o jakąś swoją głęboką analizę, tylko dlatego, że akurat ten tygodnik, który ja lubię, mówi to, albo ta stacja telewizyjna mówi to, albo ten ekspert mówi to, albo ten profesor w studiu telewizyjnym mówi to. I ja mam do nich zaufanie, nie mam czasu, bo jestem zajęty wieloma innymi rzeczami. W związku z powyższym będę głosował w sprawie szczepionek, tak jak mówi ten konkretny pan profesor. Tak? Co to oznacza? To oznacza, że niby mamy referendum, ale tak naprawdę decydują dokładnie ci sami liderzy opinii, dokładnie te same elity. I taka piękna narracja właśnie demokracji bezpośredniej, że to my mamy głos, no, tak naprawdę jakby nie dostrzega tego, że w praktyce znowu to nasi liderzy nam mówią, że my mamy ten głos i żeby go użyć w tym konkretnym kształcie. I powiem o konkretnym przykładzie. Dyskusja w Krakowie o Igrzyskach Olimpijskich. Kwestia Igrzysk Olimpijskich, ja starałem się to zgłębić. Powiem szczerze, że tak naprawdę do dzisiaj, jakbym miał tak powiedzieć znowu teoretycznie, czy to byłby inwestycyjny kop dla Krakowa, czy nie, to jest tak złożona kwestia, że sam w tej sprawie nie mógłbym powiedzieć, że jest jednoznacznie jakby sąd taki czy inny jest uzasadniony. Robić czy nie robić, tak? Bo jest bardzo wiele czynników trudnych do przewidzenia, takich jak ile dokładnie będzie subwencji z budżetu centralnego, ile MKOL, ile reklamy, jakie inwestycje, jaka będzie wyglądał rynek pracy i tak dalej, tak? I to są szereg rzeczy, których po prostu bardzo trudno jest jakby objąć merytorycznie. W związku z powyższym, jak wyglądało referendum w Krakowie w sprawie igrzysk? Otóż, drodzy państwo, ono nie wyglądało tak, że rozmawialiśmy o meritum. Tylko rozmawialiśmy z jednej strony o tym, że chcemy, żeby Warszawa nam więcej dawała, a nam daje mało, i to mówi Majchrowski. Tak? Jakby to nie był argument za tym, że igrzyska są nam potrzebne. Nam są potrzebne inwestycje z Warszawy. Tak? I to mówi Majchrowski. Nie mamy za bardzo innego sposobu na to, żeby te pieniądze zdobyć, no więc zróbmy taki trik, zrobimy, prawda, igrzyska, a igrzyska są ogólnopolskie, więc nam dofinansują. Tak? Czyli Majchrowski nie mówił o meritum, tylko mówił, potrzebujemy kasy z Warszawy, a przeciwnicy mówili co? A my nie chcemy dużych inwestycji. I my nie chcemy waszej buty, wy źle w ogóle zarządzacie miastem, chcemy parków, szkół, a nie kolejnej dużej inwestycji, bo już mamy jeden stadion Wisły, który jest 10 razy przepłacony i nam się igrzyska kojarzą ze stadionem Wisły. Tak? Czyli tak naprawdę rozmawialiśmy o zupełnie innym problemie, ważnym problemie, bo z jednej strony mamy dyskusję, jak powinna wyglądać dystrybucja pieniędzy między Warszawą i Krakowem, ważny problem, ale nie dotyczy igrzysk, A z drugiej strony mamy dyskusję, jak przepłacamy inwestycje publiczne w Krakowie. Na przykładzie stadionu Wisły, bardzo ważny problem, nie dotyczy igrzysk, tak? I ostatecznie my wszyscy, prawda, krakowianie, byliśmy dumni, że odrzuciliśmy, pewnie poza tymi, którzy byli za igrzyskami, ale odrzuciliśmy nie ze względu na to, że podjęliśmy racjonalną decyzję, tylko ze względu na to, że pani, która była odpowiedzialna za organizację igrzysk, pani poseł Marczułajtis, okazało się, że jej mąż zaczął kupować u dziennikarzy lokalnych poparcie dla tej inicjatywy. To wyszło do prasy, LOW Kraków to nagłośnił, TVN o tym między innymi mówił i to zmieniło tak naprawdę emocje w mieście. To, że jakaś mąż pani poseł kupował dziennikarzy, zadecydowało, że my w Krakowie powiedzieliśmy nie referendum. No i to jest właśnie moja postawa filozofa polityki, który mówi, nie wierzę w to, że w takim systemie, w jakim mamy, ludzie są w stanie racjonalnie poznać istotę rzeczy i podejmują tę decyzję tak naprawdę ze względu na inne okoliczności, a nie na to, czy rzeczywiście igrzyska byłyby w Krakowie opłacalne, czy nie. Tylko ze względu na to, czy z jednej strony chcą pieniądze z Warszawy, a z drugiej strony nie chcą buty Platformy i Majchrowskiego, która no właśnie nie umie zarządzać miastem, przepłaca stadion Wisły i jeszcze do tego kupuje dziennikarzy, żeby ich poprzeć. I tylko tyle. W praktyce zgadzamy się w 100%, natomiast na poziomie teorii będę mówił, że tak naprawdę jakby referenda sprowadzają się i tak do liderów opinii. To jest tylko takie pozorne, że ci ludzie racjonalnie najlepiej są w stanie podjąć decyzje w tych sprawach. Paweł Soloch. Dobrze, ja dwie uwagi. Tu już trochę Piotr rozwinął tą kwestię szwajcarską. Tam to nie jest tak, że rzeczywiście oni o wszystkim decydują, bo właśnie przy kwestiach budżetowych te kantony, które mają trudności, w ogóle tracą jakąś część praw w zakresie właśnie odbywania referendów. Jeżeli są finansowane z rezerw federalnych, to jest dość skomplikowany system, ale rzeczywiście i poza tym Szwajcaria to jest kraj wyjątkowy, w ogóle nie ma takiego drugiego kraju, który w ten sposób funkcjonuje. Bardzo mała liczba ludności, gdzie prawie wszyscy się znają, jak to zwykle w takich małych państwach, gdzie jest duża, silna tożsamość też narodowa, społeczna, więc to trochę zupełnie inaczej funkcjonuje. Natomiast jeszcze ad vocem mojego poprzednika co do tego, że zresztą również Szwajcarzy mają problem właśnie z kształtowaniem opinii indywidualnych osób wskutek opinii liderów. Oni też wiedzą, że w tej demokracji bezpośredniej jest mnóstwo badań na ten temat, że rzeczywiście głosują tak, jak namawia ich do tego partia, do której, czy jakieś stowarzyszenie, do którego należą, czy właśnie jakieś medium, które jest dla nich opiniotwórcze. Natomiast wrócę do tego momentu właśnie, że to co podniósł pan Tanajno, że w Sejmie posłowie też, prawda, przykład tej tutaj ustawy lekowej nie reagują. No to jest właśnie skutkiem tego, że posłowie wskutek degeneracji systemu parlamentarnego od wielu lat nauczyli się, że ich głos jako opozycji nic nie znaczy. Każdy, kto był w Sejmie, kto obserwował pracę komisji sejmowej, wie, że istnieje jeden ten zawiadowca, prawda, który podnosi rękę, wszyscy inni są zajęci, teraz już mają te tablety, więc tam załatwiają jakieś swoje sprawy i patrzą na niego, podnoszą rękę jak ten jeden lider grupy, prawda, czy za, czy przeciw. Robią tak, dlatego że wiedzą, że wszelkie głosowanie przeciw nie ma, czy używanie argumentów nie ma żadnego znaczenia. Przypomnę, że w parlamencie niemieckim 25% posłów może powołać komisję specjalną. W parlamencie francuskim 10% posłów może dopisać punkt do programu. Może tutaj w poprzedniej sesji Kazimierz Ujazdowski na ten temat mówił, nie wiem. Więc nie chcę tego tematu rozwijać, ale rzecz polega również na tym, że referendum rzeczywiście dobrze by było, bo co do zasady tak, rzeczywiście jeżeli naród, i tutaj kluczowym jest kwestia kryteriów, jeżeli ileś osób, powiedzmy 1 milion, 2 miliony domaga się tego, prawda, że przy głosowaniu jakiejś kwestii, to jestem zwolennikiem, że również na poziomie ogólnokrajowym wyniki takiego referendum, jeżeli zostaną ustalone odpowiednio wysokie kryteria, powinny być obligatoryjne, co w naszym wypadku w tej chwili się nie dzieje, to tak, ale powtórzę raz jeszcze, mamy deficyt demokracji w ciałach przedstawicielskich, które powinny właśnie się zajmować tą pracą ekspercką, tłumaczeniem, rozumieniem tego, co się dzieje, dlaczego taka, a nie inna ustawa przechodzi. Poddawanie takich kwestii referendum bezpośrednim prowadzi do dużych uproszczeń i zgadzam się tutaj z tym, co pan powiedział, że ludzie często głosują tylko w odruchu serca, sympatii politycznej czy sympatii środowiskowej. Ja na tym etapie dochodzę do takiego wniosku, że byłoby między nami pewne minimum, że prawda, jeśli chodzi o referenda jako sposób naprawiania tego, co przestaje na naszych oczach działać, mówię o demokracji przedstawicielskiej, która szwankuje, to demokracja bezpośrednia, jej wprowadzenie jej elementów byłoby bardzo pożyteczne, tak? Że to jest to minimum, co do którego, że to będzie też sprzyjać demokracji przedstawicielskiej. Ja tu jednak chcę postawić troszkę dalej, pójść, takie pytanie o jakąś aksjologię demokracji bezpośredniej. Mi tutaj na myśl przychodzi wypowiedź Jacka Kuronia na temat modelu wychowawczego, która była w drużynach walterowych, kiedy on powiedział, prawda, o tym modelu rządzenie wszystkimi, przez wszystkich, dla wszystkich. Prawda? Paradoksalnie ja bym podobny akcent znalazł w katolickiej nauce społecznej, która poświęca jeden ze swoich paragrafów w tym kompendium wydanym referendum i bardzo je dowartościowuje, prawda? Oczywiście być może, to znaczy wychodząc z, jakby z godności człowieka, prawda, że w związku z tym powinien mieć możliwość, prawda, decydowania o swoim losie. Tak? Oczywiście ja tutaj sam muszę i dorzucić to zastrzeżenie czy tą uwagę, że pierwszym wnioskiem o referendum, które w III Rzeczpospolitej po 1989 roku zostało jakby nie podjęte, było podpisane przez 2 miliony obywateli wniosek o dopuszczalność przerywania ciąży, o wdrożenie liberalnego prawa. I to było pierwsze referendum odrzucone, prawda? To słynne, prawda, powiedzenie, już nie wiem, która to posłanka ZHN powiedziała o przypadkowym społeczeństwie, które nie może w tej sprawie głosować. To jest na samym początku, prawda, to rozmawialiśmy o tym. Ja chcę się też zapytać w związku z tym Państwa, czy jest coś takiego jak w sprawie referendów można zastosować też podział prawica i lewica, tak? Że prawica jednak wobec referendów jest bardziej ostrożna, prawda? A człowiek lewicy powinien być tak jak Jacek Kuroń, tak jak mi się wydaje, że dzisiaj, chociaż nie znam jego wypowiedzi bezpośrednio o referendach, tylko bazuję na tej wypowiedzi o tym modelu wychowawczym, drużynach walterowych, gdzie decydowała po prostu no, cała ekipa, właściwie wszyscy łącznie z tymi najmłodszymi dziećmi, z wyjątkiem tam spraw bezpieczeństwa na przykład, tego rodzaju rzeczy, prawda? Czy można tu powiedzieć, że człowiek lewicy powinien być tak... No, powinien mieć w sercu te referenda, a człowiek prawicy jest ostrożny w tej sprawie. Czy to jest fałszywe postawienie sprawy i tak naprawdę za każdym razem powinno decydować meritum? Nie wiem, to jest takie pytanie. Znaczy mi się wydaje, że to jest taka kwestia trochę właśnie, nie jest to tak jasno postawione, ponieważ jest kwestia na przykład tego, kto na te referenda będzie chodzić. Jak gdyby lewica stara się dbać o wykluczonych, a w momencie, kiedy ona szuka taką kulturę, że do referendum pójdzie na przykład klasa średnia, bo wie, że jak gdyby jest tak wyedukowana w duchu, prawda, uczestnictwa w społeczeństwie. Natomiast powiedzmy ktoś, kto pracuje na śmieciówkach na 2 etatach po to, żeby wyżywić trójkę dzieci, po prostu nie ma czasu zajmować się takimi rzeczami i on nie zadba o swoje prawa w tym referendum, a nie możemy jak gdyby pomijać jego zdania tutaj. I do tego jeszcze dochodzi druga kwestia, jak gdyby tego, kto kontroluje sposób, w jaki są zadawane pytania w referendum, ponieważ to również ma wpływ na wyniki. Na przykład jak mamy to referendum tutaj 6 września, dlatego właśnie Razem jest zwolennikiem referendów oddolnych, prawda? Bo jeżeli obywatele składają jakiś wniosek, to wtedy można założyć, że oni wiedzą, czego chcą się domagać. A tak to tutaj mamy, tutaj w przypadku 6 września mamy referendum, jak gdyby koło ratunkowe rzucone sobie między turami przez prezydenta, który odkrywa, że może nie przejść, nie zdobyć, jak gdyby nie utrzymać swojego urzędu. I to nie jest sprawa szczególnego znaczenia dla państwa. W Polsce mamy taką instytucję, że te referenda mogą być prowadzone do ratyfikacji umów międzynarodowych, do zmian w do zmiany konstytucji i do spraw o szczególnym znaczeniu dla państwa. To, że prezydent urzędujący nie będzie dalej urzędować, to nie jest sprawa szczególnego znaczenia dla państwa, to jest demokracja w działaniu po prostu. A on tutaj tak jak gdyby rzucił to referendum, żeby jednak zdobyć trochę głosów, a gdyby to referendum na przykład sformułować inaczej, czyli na przykład czy chcesz zmiany w Polsce systemu na bardziej dwupartyjny, czy chcesz, żeby politycy byli sponsorowani przez wielkie korporacje i kastę bogaczy oraz czy chcesz, żeby wielkie korporacje miały jeszcze łatwiej w obchodzeniu przepisów podatkowych, to odpowiedzi byłyby zupełnie inne niż są teraz, prawda, w sondażach. Ale tak z zaskoczenia to dopytam pana, czyli pan jest przeciwnikiem jakby wykorzystania internetu na przykład do zbierania podpisów pod referendum, no bo w to grupy wykluczone mają jakby słabszy dostęp do tego, więc będą po prostu marginalizowane. Tak. Czy konsekwentnie jest pan przeciwko tego rodzaju nowoczesnym... Jestem za internetem jako jak gdyby sposobem informowania ludzi, jako jednym z możliwych kanałów. Natomiast internet ma właśnie podwójny problem. Po pierwsze wykluczenia, czyli to, że niektóre grupy jak gdyby po prostu nie możemy się skontaktować z niektórymi grupami przy pomocy tego internetu. To jest coraz mniejszy problem z roku na rok, ale jednak istnieje. A drugi jest problem taki, że w pogoni za nowoczesnymi technologiami zapominamy jak gdyby o takich podstawowych wartościach procesu demokratycznego, jego przejrzystość i możliwość kontrolowania. W przypadku jak gdyby głosowania tradycyjnego na przykład można zawsze przeliczyć ponownie głosy, nie ma takiego problemu. W przypadku głosowania elektronicznego gdzieś jakiś, prawda, backdoor ukryty gdzieś głęboko w kodzie systemu może być niedostrzegany dla nikogo poza niewielką gromadą fachowców i może wpłynąć na całe głosowanie. W związku z tym internet jako wspomaganie tak, ale kluczowe procesy demokratyczne powinny się opierać o takie tradycyjne, sprawdzone, trudne do jak gdyby zniekształcenia procesy. Tak jest. Proszę. No ja na twoje pytanie, Piotrze, odpowiem jako praktyk, bo ono miało takie czyste zabarwienie już polityczne, czy lewica jest za demokracją, a prawica ostrożnie. Bezpośrednio. Tak, tak, demokracja za referendami. No weź, miałeś tutaj przykład przedstawiciela partii lewicowej. Ja z doświadczenia wiem tak, że demokracja bezpośrednia, bo jako partia czysto techniczna, ani lewicowa, ani prawicowa, wszyscy chcieli nas zawsze sformatować, no bo referendum jako narzędzie nie jest ani prawicowe, ani lewicowe, ono jest obywatelskie. To jest tak, że lewica, tak jak tu słyszałeś właśnie kolegi, uważa nas za takich... Oni tam chyba tej prawicy chcą pomóc, żeby oni tam przeforsowali, ta klasa średnia wszystko. A no znowu na prawicy mówią, lewaki chcą się odwoływać do zdania społeczeństwa. Tak więc generalnie, jeżeli byśmy w ogóle mieli uważać, że w Polsce istnieje coś takiego jak lewica, jak prawica, bo moim zdaniem to już się dawno zdewaluowało. Te partie są i prawicowe, i lewicowe razem, są wszystkim, aby się utrzymać u władzy i żeby obywatelom tej władzy nie oddać, to generalnie uważam, że w tym stanie, w jakim jesteśmy, to cokolwiek by nie mówiły partie polityczne, takie klasyczne, to one są zawsze przeciwko referendum. Mimo że mogą udawać, że są za, ponieważ im nie chodzi. W Polsce przecież polityka nie odbywa się w sferze ideologicznej. W Polsce obecnie polityka się odbywa w sferze utrzymania władzy. To się liczy, kto obstawi spółki Skarbu Państwa, kto będzie miał posłów, kto będzie miał samorządowców. Chodzi o pieniądze, a pieniądze nie mają barwy politycznej. W związku z tym taki naprawdę podział odnośnie referendum, stosunku do referendum nie przebiega między lewicą i prawicą. Przebiega między obywatelami a elitą władzy. Elita władzy nie potrzebuje referendum, bo dla nich to jest zawsze taki psztyczek w nos w Polsce, no bo w Polsce elita władza to jest przez duże W władza, a obywatelami, którzy chcą partycypować w tym procesie władzy i im się to odbiera. I to jest główny podział w stosunku do referendum, czy jestem za, czy nie. I jeszcze sekundę, zanim ci oddam głos, ja muszę ad vocem tutaj się odnieść. Co do tych liderów opinii do głosowania. Znaczy, nie ulega wątpliwości, że to nie jest podejście filozoficzne, tylko to jest podejście właśnie praktyczne, to co mówisz, że ludzie ulegają tym liderom opinii. Tylko my, tutaj Piotrze, nie wiem jaki tam masz program dokładnie, ale chciałem ci narzucić jedno pytanie, to znaczy o jakich referendach my rozmawiamy? Bo referendum to jest tak samo jak JOW-y, bardzo pojemny temat. Czy rozmawiamy o referendum według ustawy Aleksandra Kwaśniewskiego, która dla mnie jest patologiczną ustawą mającą na celu wypaczenie artykułu 4 Konstytucji, który mówił, że naród może sprawować w Polsce władzę bezpośrednio. I Aleksander Kwaśniewski tak napisał tą ustawę, żeby zrobić wszystko, aby obywatele nie mieli nic do powiedzenia. Czy mówimy o pewnej wizji referendów, na przykład takich, o które walczy demokracja bezpośrednia, czyli bezprogowych, referendów, które będą miały wstępny etap kontroli pytania. Bo to jest bardzo ważne, na przykład odnośnie tych problemów, które pan mówił, że tam atak na mniejszości. No jest coś takiego, to jest w ogóle doktryna prawa, o tym mówi, jak prawa naturalne. To zostało gdzieś tam skodyfikowane na etapie traktatów. No i ja wyobrażam sobie, i tak o to walczymy, żeby w przypadku takich pytań, które atakują mniejszość, jak pan powiedział, to marszałek Sejmu, a następnie Sąd Najwyższy, jako druga instancja do odwołania, mogły zablokować to. Ale nie jak ludzie zbiorą 500 000 podpisów, już się nakręcą, że tak powiem, swoje emocje i jeszcze chęć i pracę wykonają, tylko zbierają 10 000 podpisów pierwsze. Składają wniosek, pytanie referendalne do kontroli. I marszałek mówi, nie, no to narusza prawa człowieka, tak? Czy tam prawa mniejszości, to odpada. Oni się odwołują do Sądu Najwyższego, Sąd Najwyższy decyduje. I w tym momencie już mamy tą kontrolę jakości pytań. Ale to rozmawiam właśnie, to jest, chciałbym, żebyśmy narzucił taki temat rozmowy o tym, jak te referenda powinny wyglądać. Bo obecny system jest patologiczny w Polsce i to referendum nie jest dobre. W razie całe szczęście, że nawet pomijając, że te pytania zaplanowane na 6 września są kiepskie, niekonkretne, ogólne, wręcz mylące, na przykład o finansowaniu partii politycznych. Duża część społeczeństwa myśli, że pytanie dotyczy likwidacji finansowania. To wcale nie dotyczy likwidacji, tylko swego rodzaju zmiany, tak? Zachowania obecnego systemu, czyli zmiany. Więc może porozmawiajmy o tym, jak te referenda powinny wyglądać, bo jeżeli dojdziemy do konsensusu co do tego, jak powinien wyglądać ten proces tego referendum, to większość tych naszych wątpliwości, które tu mieliśmy, łącznie z tym właśnie głosowaniem przez liderów opinii, zostanie rozwiane. Bo my na przykład postulujemy, no bo Polska jest troszeczkę biedniejszym krajem niż Szwajcaria, powołanie na wzór TOK FM-u, tylko że nie prywatnej stacji, ale publicznej TV Debata, które mogłyby jednocześnie emitować materiały. Taki stricte publicystyczny program niekomercyjny, gdzie można byłoby rozmawiać o wszystkich tematach referendalnych. W Szwajcarii jest tak, że... No tak, tylko ta nasza telewizja publiczna puszcza M jak miłość, tak? A my musimy mieć... Sorry, nie wiem, może na TVN, nie znam się. Ale generalnie chcielibyśmy mieć taki program właśnie jak TVN, gdzie tam po prostu ta publicystyka jest tematem numer 1, czyli TVN, TOK FM, tak? Gdzie ta publicystyka jest po prostu tematem numer 1 i wtedy już mamy inny udział tych liderów opinii. To można tu przywołać świetną debatę, w której dużo się dowiedzieliśmy. To jest debata o OFE między Balcerowiczem a Rostowskim. Jasne, że wyszliśmy tacy zmieszani z tego. Nie wiadomo, czy popierać tą reformę OFE, czy nie, ale dowiedzieliśmy się chociaż trochę prawdy, że nie będziemy mieć żadnych emerytur. Tak? No ale i to jest skutek tej debaty. I teraz, jeżeli tego nie ma, to na dzień dzisiejszy ja się zgadzam z kolegą, że będzie taka partyjna młódzka na tak i na nie i ci ludzie po prostu nawet nie będą mieli źródła informacji. Będą musieli bardzo dużo czasu poświęcić, żeby się dowiedzieć. W Szwajcarii na przykład rząd, tam jest po 25 referendów, co kwartał mają dni referendalne i tam jest 25 pytań. No oni wysyłają wszystkim obywatelom takie broszurki bardzo grube. Tam jest wszystko opisane ze źródłami, z opinią na tak, z opinią na nie. Wszystko można sobie znaleźć bez poświęcania czasu na szukanie szybko. Tak więc może porozmawiajmy o tym, jakie te referenda powinny być, bo wtedy te nasze wątpliwości się rozwieją. Proszę. Ja jednak postaram się pokrótce odpowiedzieć na pytanie prowadzącego i też przyjmując tą formułę w dwóch wątkach, praktycznym i teoretycznym. Czyli teoretycznie to jednak wydaje mi się tak, że z racji konstrukcji politycznej czegoś, co nie jest przeszłością, czyli prawicy i lewicy, bardzo się boję ludzi jednej księgi, którzy na dodatek mówią, nie jesteśmy polityczni. Coś takiego nie istnieje, bycie poza politycznym podziałem, poza politycznymi poglądami. Chyba że mówimy o partii pieniądza i o to chodzi, żeby partią pieniądza teraz myśmy zostali, a nie ci, którzy już byli. To wtedy być może tak jest, ale na taką politykę ja się nie zgadzam. Więc powiem tak, że w tym sensie jako referendum, jako czynnik takiego sygnału ostrzegawczego dla władzy, jako wykorzystanie szansy przez tych, którzy głosu normalnie w polityce nie mają, to oczywiście wydaje mi się, że dla lewicy to jest naturalny instrument do działania i niezbędny i też taki, w którym mamy zaufanie do tego, co myślą wszyscy. Czyli nie mamy zaufania tego, że eksperci są mądrzy. Prawdę mówiąc, eksperci dzień po dniu dostarczają dowodów, że albo są przekupni, albo są niezbyt mądrzy, albo przeszarżowali i generalnie nie ponoszą za to odpowiedzialności. Więc po pierwsze jakby zaufania do ekspertów jako do jakiejś klasy to ja nie mam, tak? Staram się słuchać, ale też widzę, że eksperci nie są weryfikowani, tak? Dzisiaj na gwiazdę polskiej polityki wyrasta Ryszard Petru, którego opinie na temat rynków franka i jakby przebiegu franka i jakby stosunku tego, co się będzie działo z frankiem szwajcarskim w relacji do brania kredytów we frankach, były wszystkie przez ostatnie lata błędne. Natomiast okazuje się, że argumentem, żeby on pełnił ważne funkcje państwowe, na przykład jest to, że jest ekonomistą. Ekonomista to jest takie słowo, które nagle nas pozbawia możliwości dyskusji. Ekonomista jest ktoś wyjęty swoimi kompetencjami i postawiony po prostu trochę tak jak jakiś fizyk nuklearny, tak? Który rzeczywiście troszeczkę musi się znać na tym, co robi, tak? Natomiast ekonomiści w ogóle to się udało, taka sztuczka, zbudować pewien fantazmat zawodu, misji, która po pierwsze jest niezwykle profesjonalna, po drugie absolutnie naukowa i obiektywna, chociaż żadne fakty tego nie potwierdzają, tak? Szkół ekonomicznych istnieje mnóstwo, wszystkie one ze sobą albo się przenikają, albo przychodzą miękko lub twardo, albo się spierają. Pewne wizje świata uzyskują dominację i tak dalej, i tak dalej. Więc eksperci niech będą, bo są. Chociaż wolałbym rozmawiać z kimś, kto jest na przykład naprawdę badaczem albo naukowcem, a nie ekspertem. Ekspert to jest zmonetyzowany profesor tak naprawdę, tak? To znaczy, że ponieważ nauka jest uboga, to zostańmy ekspertami, bo ekspertom to przynajmniej płacą, bo już profesorom, doktorantom i doktorantkom nie. Tak? Więc w tym sensie chciałem powiedzieć, że dlatego referendum dla lewicy jest ważne, że uznajemy tą moc demokratyczną, czyli głosu wszystkich ludzi i pewnej zbiorowej mądrości, których przeważnie pojedynczy ekspert, dobrze opłacany, po prostu sobą nie reprezentuje. Tak? Przechodząc na taki krótko praktyczny wymiar, no to też w Polsce wydaje mi się, że lewica, ja mówię o lewicy nieinstytucjonalnej. Nie mówię o partiach, które się mienią lewicowymi, ponieważ uważam, że tu mamy do czynienia z jakimś fundamentalnym nieporozumieniem. Bo te partie, nie wiem na jakiej zasadzie są lewicowe. No jak słoń chce powiedzieć, jak mrówka chce powiedzieć, że jest słoniem, może to zrobić, ale nie znaczy, że się nim staje, tak? Więc oczywiście lewica wykorzystuje ten element, będąc właściwie niewidoczna na takim rynku politycznym, bo jakby polska scena polityczna radykalnie jest przesunięta na prawo, z bardzo mocnym akcentem na silną władzę, na władzę, która wymyka się kontroli w różny sposób, na władzy, która nie poddaje się mechanizmom naprawczym, na władzy, która nie słyszy głosów ostrzegawczych. Tą syreną ostrzegawczą było referendum w sprawie odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz. Jeśli mam pochwalić referendum, bo mogę je pochwalić, jakby brałem udział w zbieraniu tych podpisów, brałem udział w tym referendum i byłem tak fundamentalnie rozczarowany taką antydemokratyczną postawą Platformy, tak, i to osób prominentnych, które później próbują nas namówić do świętego obowiązku demokratycznego, jakim jest udział w takim czy innym święcie demokracji, a referendum jest jednym z tych świąt. No może nie są święta Wielkiej Nocy, ale jakieś święta to są, tak? Więc wydaje mi się, że to było dość skandaliczne po prostu. Więc w tym sensie lewica ma ciepły stosunek do referendum. Wydaje mi się, że prawica, ze względu na to, że raczej ufa władzy niż motłochowi, no to woli, żeby tej władzy nie naruszać, prawda? Bo co ten tłum może wiedzieć? Te prostaki. Odnosząc się do tej krótkiej dyskusji o szczepionkach, powiedziałbym, że dyskusja liderów to jest jedno, ale to jest dyskusja w domu, w zwykłej rodzinie, matki i ojca, którzy... No dobra, szczepimy czy nie szczepimy? Na wszystko szczepimy czy nie na wszystko? Za ile szczepimy? A możemy za darmo czy musimy zapłacić? I prawdę mówiąc, żaden lider w tej sprawie się nie wypowiada, tak? Bo co on może powiedzieć, tak? W ogóle w innych obłokach się buja. Więc właściwie nie ma ważnych politycznych kwestii, w których każdy człowiek, każdy obywatel i każda obywatelka nie jest w stanie z siebie wydobyć zdania. I nie możemy też powiedzieć, że jedni się radykalnie w tym mylą lub nie. No to jest kwestia pewnych wyborów, których dokonujemy, które są po prostu naszymi wyborami i do nich mamy prawo. Na tym polega ta cała fiesta demokracji. albo my mamy prawo, albo ci, którzy wiedzą lepiej, którzy są mądrzejsi, a naród się znowu nie sprawdził, więc może trzeba, jak to pisał Brecht, wybrać nowy naród. Ten rozwiązać i wybrać nowy naród, bo ten naród źle głosuje na przykład. Nie? Także tyle. Dziękuję, ale ja pana jeszcze chciałbym docisnąć jednym konkretnym pytaniem. Jak pan ocenia głosowanie Wandy Nowickiej, która jest ważną osobą dla lewicy takiej no, chyba jednak autentycznej, tej, której się uważa, która głosowała przeciwko wprowadzeniu obligatoryjnych referendów przy zebraniu 1 miliona podpisów? Czy ona głosowała jakby zgodnie z wartościami lewicowymi, czy nie? Znaczy, ja też nie jestem człowiekiem, który ma stempelek i przybija komuś na czole, że ty jesteś prawdziwą lewicą, czy nie. A jakby pan głosował? To był wniosek, gdyby pan był posłem, to był wniosek Prawa i Sprawiedliwości. Ja uważam, że bardzo wiele w ostatnich latach wniosków Prawa i Sprawiedliwości było celnych, słusznych. Nie wiem, czy one były tylko w istocie, żeby były przeciwko Platformie, ale były bardzo często bardzo racjonalne i bardzo potrzebne. Przepadały z definicji, ponieważ były robione przez Prawo i Sprawiedliwość. To jest choroba, to jest fatalny błąd polityczny. Platforma za to zapłaci i bardzo dobrze. Już zapłaciła przegranymi wyborami. Ja nie głosowałem na mniejsze zło, nie mam tego problemu, więc wydaje mi się, że ja bym głosował za tym, że nawet przy mniejszym progu, ja w ogóle po prostu jestem przeciwnikiem tych radykalnych, wykluczających progów. Te progi istnieją już na poziomie systemów wyborczych, tak? Zbierania podpisów, głosów, które właściwie dla kogoś, kto albo nie ma pieniędzy, albo nie ma struktur, to jest na granicy wykonalności. To są takie momenty, więc wszystkie te progi, które blokują tak naprawdę rodzaj czegoś, co idzie od dołu, co nie jest samym wyborem parlamentarnym, ja bym je osłabiał. Więc w tym wypadku przy 1 milionie, to ja bym być może przy 100 tysiącach już uważał, że się mają na tym poważnie zająć, tak? Najmniej proponowała partia Zbigniewa Ziobry 300 tysięcy. I w ogóle bym odrzucił mechanizm, na przykład zmieniając jakąś strukturę czy ustawodawstwo, tego, że się przed pierwszym czytaniem odrzuca w ogóle projekt jakiejś ustawy. Dla mnie to jest horrendum, którym większość po prostu nadużywa swojej władzy. Demokracja większości nie jest demokracją absolutną. Jest po prostu również powinna być szacunkiem dla praw i głosu mniejszości. To po prostu gdzieś tu u nas w ogóle zanikło. Ten schemat, o którym pan mówił, tego głosowania, że przychodzi jeden koleżka, podnosi rękę, koleżka zresztą przeważnie, chciałem też zauważyć, koleżka przychodzi, podnosi rączkę i oni podnoszą, on po prostu jest powszechny. Posiedzenie Rady Warszawy wygląda tak, że przychodzi ktoś, kto nie jest radnym, podnosi rączkę i wtedy radni tylko kątem oka patrzą i podnoszą, tak? No, to jest rak, to nie jest jakiś katar, to nie jest grypa. To jest rak, który toczy te demokratyczne procedury w Polsce. I w tym sensie lekkim, jakimś lekiem, trochę znieczulającym, trochę takim, tym jest referendum. Tak? To nie jest lek, który nas wyprowadzi z tych wszystkich chorób. Natomiast no, tu się spieramy, tak? Więc tak odpowiem. Proszę bardzo. I byśmy przechodzili, może rzeczywiście... I w tej odpowiedzi jest, w tej pierwszej części jest coś, czym ja się fundamentalnie nie zgadzam, to znaczy właśnie upolityczniamy nawet kwestię referendum i szukamy tutaj tych różnic. Upolityczniamy w tym złym sensie, że musimy szukać tego, co nas na siłę różni, a nie co nas łączy. I musi to być prawicowe albo lewicowe. Jak słyszę zdanie o tym, że w Polsce prawica uważa ludzi za motłoch, ja nie wiem, w teorii oczywiście tak jest, że konserwatyści są bardziej elitarystyczni, ale w Polsce to raczej ten motłoch jest używany jako, znaczy słowa się raczej wobec niego używa jako ciemnogród i raczej się widzi w nim jakąś konserwatywną masę ludzi, która niespecjalnie zrozumie nowoczesność i tak dalej. Więc znowu w praktyce zdanie, że jacyś są prawicowe środowiska, które są antydemokratyczne w tym sensie, że widzą w prostych ludziach motłoch. To jest jakaś kalka, której ja w ogóle nie widzę w rzeczywistości i nie ma takiego środowiska, chociaż nie czytam Gazety Polskiej, nie jestem w żaden sposób jej sympatykiem, ale takiego środowiska jak Kluby Gazety Polskiej, które naprawdę sięgają na głęboką prowincję. Nie znam na lewicy takiego środowiska ruchu imienia Jacka Kuronia, które by głęboko tak wchodziło w takie ogólnopolsko, w takie małe miejscowości. Także to wszystko jest jakieś są kalki. Zostawmy to na boku. Z czegoś, co miało być tylko początkiem dyskusji, czyli z filozofowania i takiego teoretyzowania, trochę nam się zdominowała ta dyskusja. Więc ja bym chciał radykalnie uciec do przodu, idąc trochę też za tym, co powiedział pan Paweł wcześniej, porozmawiać o tej praktyce i zaproponować coś bardzo konkretnego. To znaczy, wydaje mi się, że wszystkie środowiska, które z różnych powodów prawicowych, lewicowych, teoretycznych i praktycznych chcą wzmocnienia referendum w Polsce, a Klub Jagielloński, który reprezentuje, tego chce, powinny wykorzystać ogromną szansę, jaką było to, że w ostatniej kampanii wyborczej prezydenckiej padła konkretna deklaracja prezydenta Dudy w tej sprawie. W trakcie tej ostatniej kampanii padło mało deklaracji, niektóre można je krytykować, bo pewnie na przykład ponowny powrót do tego wieku emerytalnego 65, to jest jakby pewna duża kontrowersja dla ekonomistów skądinąd i osób zajmujących się budżetem, ale w kwestii referendum spadła konkretna deklaracja. Andrzej Duda powiedział, że jeśli zwiększymy do 1 miliona obywateli, on uważa, że każde referendum ogólnokrajowe powinno być obligatoryjne. I teraz ja uważam, że powinniśmy zrobić koalicję jak największej ilości podmiotów, która co miesiąc będzie organizowała konferencję prasową, pytając pana prezydenta Andrzeja Dudę, co w tej konkretnej sprawie się zrobiło. Czy jest już projekt ustawy, czy on już jest w Sejmie, czy sprawa jest pchana do przodu, czy nie. Mało tego, uważam, i to byłby mój drugi postulat tutaj do organizatorów, żeby być może zaproponować bardzo konkretną rzecz, która by, też zgadzam się co do tego progu, że ten 1 milion może być po prostu ogromną barierą. W związku z powyższym zastanówmy się raz jeszcze, czy to musi być 1 milion podpisów, czy nie zostać przy tych 500 000. Argument jest zawsze taki, że 500 000 stosunkowo łatwo zebrać, będzie dużo referendum w roku i będą duże koszty. Ale przecież rozwiązanie jest banalnie proste. Można byłoby zrobić raz w roku jeden dzień referendów ogólnopolskich. Możemy sobie wymyślić datę, co oczywiście będzie ogromną dyskusją, bo dla niektórych to będzie 4 czerwca, a dla niektórych to będzie 31 sierpnia, a dla kogoś tam jeszcze, nie wiem, data pierwszych wyborów samorządowych w 90 roku albo wizyta Jana Pawła II w Krakowie albo w Warszawie. No okej, no, mamy gigantyczny problem po 25-6 latach, żeby uznać, co jest rzeczywiście dla wszystkich świętem narodowym, gdzie jest ta data. Może to być 3 maja, bo chyba to jest na szczęście nie tak bardzo kontrowersyjne. Ale wybrać sobie jedną datę i w ten jeden dzień albo w niedzielę zaraz po tym dniu wszystkie wnioski, które przez rok uda się zebrać 500 000 podpisów, niech one będą dyskutowane w tym samym jednym momencie. I niech idą po kolei. 6-latki, sprawy związane ze szczepionkami, państwa inicjatywa i 5 innych, które akurat udało się zebrać w ciągu tego roku. I raz w roku obywatele w bardzo bezpośrednim, konkretnej rzeczy po prostu mogą się wypowiedzieć, głosując sobie w dowolny sposób. I znieść próg jakikolwiek frekwencyjny. Ci, którzy mają ochotę nie tylko raz na 4 lata wrzucić głos do urny, niech po prostu raz w roku w tych wszystkich sprawach się wypowiedzą. To jest banalnie proste rozwiązanie, koszty są minimalne, jest koniunktura polityczna, bo mamy prezydenta, który musi udowodnić, że skoro w kampanii pokazywał, że jest blisko ludzi, że chce być proobywatelski, rzucił taką deklarację, zróbmy do cholery, przepraszam, tą koalicję i co miesiąc róbmy konferencję prasową, mówiąc, czy coś w tej sprawie się udało zrobić. A nie kłóćmy się o prawicowość, lewicowość. Dziękuję. Dobrze, to ja w tej chwili przypomnę to, co mówiłem na samym początku. Myśmy próbowali robić taką koalicję, zebrać przy jednym stole organizacje lewicowe i prawicowe, przynajmniej te, które tak się identyfikowały same siebie. I co się okazało, że jedni i drudzy powiedzieli nie, ja to powtórzę się, ale to tak celem przypomnienia, prawda? Jedni i drudzy mówili nie, jak nie będzie tamtych lewaków. A jeżeli w tej koalicji, przepraszam, jeżeli w tej koalicji będzie 10 organizacji, to ona już będzie miała jakieś znaczenie. Jeżeli ona będzie miała jeszcze powiedziane na swojej stronie internetowej, że wszyscy, którzy chcą się do tej, miała... że wszyscy, tak, którzy do tej koalicji będą się chcieli dołączyć. Teraz, jeżeli pan mi da takie zadanie, tak, żebym znalazł 10 organizacji w Polsce, które się pod tym podpiszą, to na tej sali już prawdopodobnie będziemy mieli gdzieś blisko 10. Ona tak? będzie miała ja z panem Tanajno mogę się w różnych kwestiach nie zgadzać, ale w tej kwestii jako Demokracja Bezpośrednia się zgodzimy. Otóż ja mam Instytut Sobieskiego inne zdanie. Tak? No i już możemy zacząć, już dzisiaj możemy zacząć tę dyskusję, które organizacje przez nas reprezentowane na tej sali. Jeżeli w tej organizacji, czy w tym okrągłym stole nie będzie jakby podmiotów z przeciwległych stron barykady, to znaczenie społeczne tego rodzaju będzie po prostu natychmiast szufladkowane politycznie i skończy po prostu jak... Ja nie wiem. Jest ta barykada. Ja wiem, gdzie ta barykada jest. Ja już ją przećwiczyłem. To wynika z tej części lewicy, o której nie mówił pan Roman, czyli tej lewicy politycznej. To znaczy lewica polityczna ma wrażenie w Polsce, że Polacy są zdominowani prawicowo, światopoglądowo. i że ta większość, która będzie chodziła do referendów, to po prostu zamiecie te wszystkie lewicowe postulaty pod dywan. I stąd jest ta obawa taka polityczna, tej lewicy politycznej. Mimo że wydawałoby się, że światopoglądowo właśnie lewica powinna się odwoływać do woli większości, do narodu. No, tak właśnie pisze Cezary Michalski w swoich felietonach na Dzienniku Opinii Krytyki Politycznej. No, to jest ten problem, tak. Ale ja jeszcze o tym odejściu od ideologizacji politycznej referendów. Dobra. Czyli rozumiem, że jeżeli Sławomir Sierakowski zgodziłby się być w tej koalicji, to nie mielibyśmy problemu, tak? Bo to się do tego teraz sprowadziło. Znaczy, że jest jakieś jedno duże środowisko lewicowe, opiniotwórcze, z którym się trzeba spotkać i go do tego przekonać. Jeżeli krytyka polityczna w tym będzie, to będzie już jakiegoś rodzaju argument za tym, że... Pan się podejmuje doprosić krytykę polityczną do tego? Podejmuje się spróbować, tak, ale wydaje mi się, że to naprawdę będzie bardzo trudne dla krytyki politycznej, żeby powiedzieć, że właściwie to jesteśmy lewicowi, ale jesteśmy przeciwko ułatwieniu ludziom prawa do wypowiadania się w sposób bezpośredni poprzez referenda. No, naprawdę. Ja tylko powiem, że celowo nie wymieniałem nazw organizacji prawicowych i lewicowych, które odmówiły udziału w tym okrągłym stole, właśnie po to, ponieważ nie ma ich tutaj przedstawicieli, więc byłoby to nie fair. Tylko takie zastrzeżenie po prostu powiem, więc nie mogę po prostu odkryć wszystkich tutaj kart, prawda? A byłoby po prostu pewne zdziwienie. Tak? Dziękuję. Proszę. To jeszcze jest taki problem, że nie wszyscy wierzą w badania, sondaże. I to szczególnie ten problem dotyczy właśnie lewicy, która nakłada na polskie społeczeństwo taką kalkę prawicowego katola. I na przykład nie widzą tego, że w badaniach sondażowych wychodzi, że większość Polaków, katolików jest za tym, żeby zlikwidować finansowanie Kościoła z budżetu państwa. 70% jest za tym. Tak? No ale wszyscy myślą, nie, to prawicowcy, to nic, nie, te referenda nas zabiją. Ale to swoją drogą to też jest problem liderów. Wiesz, bo na przykład taka partia Korwin, który lider jest monarchistą i powszechnie mówi, że obywatele to głównie idioci, no to jego działacze w Bydgoszczy i w Toruniu i w Elblągu są chyba najbardziej prodemokratyczną, bezpośrednią strukturą, co chwilę organizują referenda. To likwidacja Straży Miejskiej, to odwołanie kogoś i tak dalej. To jest najbardziej demokratyczna, bezpośrednio struktura w Polsce, mimo że lider partii nigdy by nie przyszedł na takie spotkanie i nie popierałby referendum, no bo on ma taki szlif. Tak więc to jest problem też rozdźwięku między liderami a tymi zwykłymi działaczami, którzy są takimi zwykłymi obywatelami jak my i oni też chcą mieć udział we władzy. Jeszcze jedno zdanie. Znaczy, wydaje mi się, że naprawdę też lewicowe środowiska są w Polsce jednak dużo bardziej zróżnicowane niż z tej rozmowy póki co wynika. I że jak znam Janka Biniczyckiego z Hartu, albo Remigiusza Okraskę z Nowego Obywatela, albo Krzyśka Posłajkę z Nowych Peryferii, czyli z trzech środowisk co najmniej, które nie są krytyką polityczną, a są ważnymi środowiskami intelektualno-społecznymi, lewicowymi, a pewnie można ich jeszcze wymieniać, to myślę, że taką koalicję naprawdę dałoby się spokojnie zbudować bardzo, bardzo różnorodną. Więc jakby nie traktujmy tutaj jakiegoś tego wątku takiego środowiskowego jako bariery, bo wydaje mi się, jeszcze raz to powtórzę, jest dzisiaj bardzo duża koniunktura polityczna na to, że politycy, którzy mają pewnego rodzaju sposób, habitus działania, o jakim mówimy, powiedzmy taki właśnie demokratyczny, w tym sensie demokracji bezpośredniej, muszą jakby pokazywać tą swoją nową twarz. Wykorzystajmy to. Nie biadolmy, że jeżeli się pewne rzeczy nie udawały w przeszłości, może teraz się udadzą, bo jest nowa sytuacja po ostatnich wyborach prezydenckich. Zbudujmy tą koalicję, róbmy te konferencje co miesiąc, a może za pół roku czy za rok będziemy w zupełnie innej sytuacji. No i będziemy mieli co roku kilka kluczowych spraw omawianych w referendach i będziemy się co do tego zgadzali. Dobrze. Będziemy się różnili wtedy właśnie w tych sprawach kara śmierci i inne rzeczy. Przechodźmy do konkretów szybko, dlatego że też i publiczność chcemy dopuścić do głosu. Mówiliśmy tutaj i pojawił się ten argument o zniesieniu progów, tak? Ten postulat bardzo ważny. Także ja dodam od razu i chyba nie będzie kontrowersji między nami, postulat obniżenia podpisów wymaganych do uruchomienia referendum. Prawda? To, że z inicjatywy obywateli w Polsce jeszcze nigdy nie było referendum w mieście powyżej 50 000 mieszkańców po 1989 roku, to pokazuje, że te przepisy są po prostu nieżyciowe i nieracjonalne, powyżej 50 000, bo w Krakowie to nie było z inicjatywy, prawda, Kraków przeciwko Igrzyskom przegrał zbieranie podpisów, nie udało mu się zebrać, to był konflikt majchrowski, pan mówił o tym, prawda, Kraków-Warszawa można powiedzieć, to był wist w tej rozgrywce. Tak, ale chodzi o to, że jeszcze nie, bo wiele osób uważa, że to referendum było nie, bo nie było z inicjatywy mieszkańców. Nie było w Polsce nigdy udanego referendum, nie doszło do skutku z inicjatywy mieszkańców w miastach powyżej 50 czy w samorządach powyżej 50 tysięcy. To jest też pokazuje, że te podpisy są nieżyciowe zupełnie. W małych gminach wygląda inaczej zbieranie podpisów niż w dużych. Jakie inne jeszcze postulaty do takich szybkich zmian w referendach Państwo wyproponowali? Zniesienie progów, zmniejszenie proporcjonalne podpisów ze względu na, wielkość miejscowości, co jeszcze? Teraz przeszedłeś od referendów ogólnopolskich już do ustawy o referendach lokalnych. To taka troszeczkę inna bajka, ale też trzyma się w temacie referendów. Tam oprócz ilości podpisów ważny też jest sposób ich weryfikacji, bo nawet w tych małych gminach jest problem, gdyż w referendach lokalnych weryfikacją podpisów nie zajmuje się PKW, tak jak w przypadku referendum ogólnopolskiego, tylko zajmują się radni. I jesteśmy sami świadkami, gdzie nasi działacze zorganizowali w małej miejscowości referendum w sprawie śmieci, bo chcieli obniżyć, no bo było dramatycznie zawyżone, po prostu sąsiednia gmina miała o 30% tańsze wywóz śmieci, a tutaj było o 30%. I oni zebrali tam 3000 głosów, mieli zebrali te 3000 głosów z dużym dokładką 3500. No i co się okazało? No, radni zrobili najprostszą rzecz, jaką mogli zrobić. No, zakwestionowali. Stwierdzili, że kody, mimo że PKW w wykładni wielokrotnie mówiła, że kod pocztowy nie musi być wpisany tam do tej rubryczki z danymi, oni się uparli, że musi być. I być może sprawę przegrają, ale odwlekli to na lata. No bo oni odrzucili te wpisy, wnioskodawca musi z własnych pieniędzy przeprowadzić cały proces postępowania, wojewódzki sąd administracyjny i apelacje w Najwyższym Sądzie Administracyjnym. No to jest w ogóle skandal, że radni, kiedy te referenda często są skierowane przeciwko ich decyzji, są weryfikantami podpisów. To jest bardzo częsty problem w Polsce i to należy zmienić. Tutaj, Piotrze, warto też wspomnieć naszego jeszcze obecnego prezydenta Komorowskiego, że on miał bardzo jedną słuszną inicjatywę. To był taki projekt zmierzający do tego, żeby w ogóle zlikwidować próg frekwencji. Ale wycofał się z tego. Nie, oni się nie wycofał z tego. On dzięki twojej działalności przeraził się tym innym poprawkom, które samorządowcy chcieli wprowadzić i tam uświadomiłeś na komisji, bo to komisja się w sumie wstrzymała te działania, uświadomiłeś im, że oni tam próbowali takie machlojki finansowe wprowadzić w związku z uwłaszczaniem się na spółkach komunalnych. I to spowodowało, że gmina w ogóle zawiesiła ten projekt. Ale sam prezydent forsował właśnie bardzo ciekawą rzecz. Otóż zniesienie progu frekwencyjnego, ale tylko w referendach merytorycznych. Bo tu też o tym dzisiaj nie mówiliśmy, że w Polsce takie poważne referenda mieliśmy dotychczas lokalne, no te wspominane Hanny Gronkiewicz-Waltz odwołanie. No to jest referendum, które ja uważam, że działa negatywnie. To jest takie narzędzie, to jest taki cep, którym się okładają politycy. A przecież nam, obywatelom, naprawdę nie chodzi o to, żeby decydować w tych sprawach personalnych, bo oni sobie zawsze zwołają, ta koalicja, która powstała, to nie była koalicja po to, żeby nam, obywatelom, zwrócić władzę, tylko PiS, Piotr Guział, czyli jakieś tam środowiska lewicowe, one zorganizowały się wspólnie przeciwko Hannie Gronkiewicz-Waltz, bo im chodziło o sukces polityczny w ich rozgrywce politycznej. Tam nie, obywatel nadal w takim głosowaniu personalnym jest tylko stroną, nie jest podmiotem. Natomiast ważne jest, żeby w końcu, nawet w tych referendach lokalnych, o których teraz mówimy, w końcu obywatele mogli decydować w kwestiach merytorycznych. Dlaczego nie możemy zadecydować, że przy kolejnych jakimś planie inwestycyjnym dużym, takim jak linie metra dotychczas, zadecydować, czy chcemy most kolejny, czy może inną linię metra, żeby nie wyglądała na krzyż. No nie wiem, dowolne inne tematy. Dlaczego tymi sprawami mają się zajmować tylko urzędnicy, a nam się odbiera i nas się powołuje wtedy, kiedy oni chcą się okładać tymi cepami i odwoływać siebie nawzajem. A w sprawach istotnych, dla nas najważniejszych, to dostajemy takie ochłapy w postaci na przykład tych budżetów partycypacyjnych. No to są ochłapy tak naprawdę. No więc jeżeli chodzi o wniosek, to mój wniosek jest dotyczący referendów lokalnych taki, żeby zgodnie z tym, co mówił prezydent, znieść w ogóle próg frekwencji przy referendach merytorycznych i Druga sprawa to właśnie, żeby poddać weryfikację tych podpisów w ręce Państwowej Komisji jakichś tam ich depozytur lokalnych, a nie radnych. To ja pociągnę twój głos, bo jest problem wymiaru sprawiedliwości. Od decyzji radnych dzisiaj można się odwoływać, jak powiedziałeś, do sądu administracyjnego, wojewódzkiego i kasacja do naczelnego. W przypadku referendum w sprawie SPEC w Warszawie ustawa mówi, że 15 dni ma wojewódzki sąd administracyjny na rozpatrzenie takiego odwołania i 15 dni ma naczelny sąd administracyjny na rozpatrzenie kasacji. Co się okazuje, że proces odwoływania się od decyzji radnych, którzy na przykład kwestionowali, że ktoś, kto się podpisał Tomek Kowalski zamiast Tomasz Kowalski, to ten podpis już należało zakwestionować, prawda? Rekord świata to pobił Szczecin, gdzie zakwestionowano, ale jakieś 7-8 lat temu, 40 kilka procent podpisów właśnie pod takim pozorem, prawda, kiedy tam Rada Miasta. Ale chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o to referendum SPEC, ścieżka prawomocna przed sądami zakończyła się po 7 miesiącach, chociaż wyraźnie intencją ustawodawcy jest, żeby się skończyła no, błyskawicznie, 30 dni, coś koło tego, prawda? A niestety na wymiar sprawiedliwości to my nie mamy dzisiaj bata, dlatego że dzisiaj sędziowie domagają się immunitetu, którego już nawet nie mają biskupi tak naprawdę, prawda? Jeśli chodzi o pewne, przynajmniej nawet o wyrażanie opinii, bo nam się dzisiaj odmawia bardzo często wyrażania opinii na temat wymiaru sprawiedliwości. Prawda? I to jest też problem, a niestety te referenda kończą się bardzo często w sądach, prawda? Nie wiem, ja bym zaproponował, teraz mamy pół godziny do końca publiczności o zadawanie pytań lub wyrażania opinii. Proszę bardzo, jeśli są jakieś głosy z sali, proszę, tam z tyłu pierwszy był głos, są dwa nawet, to poprosimy panią, nie wiem kto z państwa był pierwszy i cofając się od tyłu. Czego brakuje w tej chwili, to jest możliwość takiej publicznej, ogólnej debaty. Wszyscy odczuwamy jej brak. My wszyscy odczuwamy, przede wszystkim w Sejmie, tak jak panowie mówią, że inicjatywy obywatelskie nie są dopuszczane, są odrzucane, to jest jedna rzecz, ale ten problem jest w zasadzie w mediach i w innych miejscach, gdzie po prostu czujemy, że nasz głos gdzieś tam nie dochodzi, prawda? I największym efektem referendów, które być może będą miały jakieś wady, niekoniecznie będą się nam podobały, będzie to, że będzie musiała się rozpocząć debata, bo ci wszyscy, którzy się referendów boją, zaczną do nas, do społeczeństwa adresować swoje przesłanie, bo się będą bali, a to ciemnogrodu, a to tego, że homo lobby przejmie, nie wiem, cokolwiek, prawda? I ja mam nadzieję, że właśnie takim plusem wprowadzenia tych referendów oraz obywatelskich inicjatyw ustawodawczych będzie to, że po prostu społeczeństwo zostanie oraz politycy, oraz grupy interesu zostaną zmuszone do tego, żeby zacząć prowadzić normalną debatę, żeby zacząć z nami rozmawiać, żeby nas zacząć traktować poważnie, rozmawiać również o sprawach aksjologicznych, tylko tak jak pan powiedział, nie przez 30 sekund, tylko rozmawiać długo, normalnie, słuchać się nawzajem, no i tyle. Dziękuję bardzo. Tutaj jeszcze pan, proszę. Patryk Słowicki, Stowarzyszenie Ochocianie. Była tutaj mowa o tym, że był pomysł ze zrezygnowaniem z progu frekwencyjnego w wypadku referendum lokalnego. W tej chwili mamy w wypadku referendum ogólnokrajowego bardzo wysoki, praktycznie nie do przejścia próg. Jestem głęboko przekonany, że 6 września nie będzie frekwencji. Nie do przejścia próg 50%. Mówię nie do przejścia z oczywistych względów, że wystarczy jedna strona nawołuje do bojkotu referendów, a w wypadku zaangażowania obywateli na poziomie 50-60% w różnych głosowaniach, no to jest mała szansa, żeby w jakimkolwiek referendum było kworum. Myślę, że dobrym rozwiązaniem do przemyślenia jest pewien wariant pośredni, który obowiązywał na Węgrzech przed rokiem 2012. Z niego zrezygnowano. I nowa romanowska konstytucja stanowi, że próg frekwencyjny to jest 50%. Wcześniej próg frekwencyjny wynosił ponad 25% dla opcji wygrywającej. To znaczy trzeba było mieć więcej tak lub niż nie, albo odwrotnie, żeby dana opcja przeszła, a po drugie, no ta opcja musiała mieć więcej niż 25%. Dlaczego 25%? No bo to jest połowa z połowy i dzięki temu nikomu się nie opłaca nawoływać, nie idźcie na referendum, tak jak to było w wypadku chociażby referendum Hanny Gronkiewicz-Waltz. Wszyscy się mobilizują, żeby pójść i rzeczywiście jest to no, też takie święto demokracji, to znaczy wszyscy się angażują, wszyscy dyskutują i wszyscy, którzy chcą pójść, idą. I proponowałbym taki wariant, taki model włączyć do przyszłej, bo tak naprawdę ona się dopiero, mam wrażenie, zacznie rozwijać. Mam też taką nadzieję po najbliższych wyborach, do przyszłej debaty o modelu czy modelach referendów, jakich chcemy przyjąć. Dziękuję. Po kolei. Drobne uściślenie. Jeżeli chodzi o referenda w Szwajcarii, co kwartał jest referendum i w jednym referendum obywatele odpowiadają na 2 do 3 pytań na tematy ogólnokrajowe. Dziękuję. Dzień dobry, Piotr Ciąpa. Ja mam takie 3 bardzo krótkie sprawy. Po pierwsze, zgadzam się z Romanem Kurkiewiczem, że nie występuje w panelach, gdzie nie ma kobiet. Z tego powodu też nie oglądam pana programów w TVN, bo tam nie występuje żadna kobieta. To, to z powodu dużo. A teraz już na poważnie. Chciałem zwrócić się o kilka spraw. Mam takie wrażenie, że panowie troszeczkę przesunęli szale spraw, że rozmawiamy o referendum ogólnokrajowym, który moim zdaniem ma dużo mniejsze znaczenie dla obywateli, bo zobaczmy sobie, jakiego rodzaju tematy są zgłaszane w referendach ogólnokrajowych, a odwracamy się na samym końcu, mieliśmy chwilę na kwestię referendów samorządowych, gdzie tak naprawdę to tam jesteśmy w stanie nauczyć ludzi po pierwsze tej prawdziwej obywatelskości i po drugie, w przeciwieństwie do spraw powoływanych przez, w takich referendach ogólnokrajowych jak 6-latki czy kara śmierci, są takie sprawy właśnie trochę aksjologiczne, trochę czasami nie dotyczące większości społeczeństwa, to w samorządach, szczególnie małych, ludzie najlepiej wiedzą, w takiej swojej masie, jakby demokratycznie, jak rozwiązać sprawę tej ulicy, jak chcą rozwiązać sprawę śmieci i tak dalej, i tak dalej. Czy nie powinniśmy, żeby móc wyedukować społeczeństwo, bo też nie zgadzam się na powoływanie się na model szwajcarski, no bo proszę państwa, prawa się tak nie tworzy, znaczy ustroju nie tworzymy w taki sposób, że bierzemy żywcem jakieś rozwiązanie, bo obywatele po prostu nie są przygotowani na referendum. No, po prostu Polska powiatowa, Polska w swojej masie nie rozumie tej instytucji. No, dzisiaj też tego nie rozumią. I my, powołując na nich, że zrobimy dla was referendum, 500 000, 1 000 000 podpisów, to wszystko jakby to jest etap, możemy rozmawiać o tym za dekadę. Za dekadę referendów lokalnych. I tutaj, tam gdzie najbardziej w tej chwili brakuje obywatelskości i demokracji bezpośredniej, to są właśnie małe gminy. A przecież stworzyliśmy taką ustawę o samorządzie gminnym, która właśnie mniej więcej miała na myśli pójście taką drogą, że tych wójtów i radnych męczymy, próbujemy ich odwołać. I czy jeszcze jedno pytanie, ja się na tym nie znam, ale może panowie się znają. Czy internet nie byłby dobrym narzędziem do aktywizowania tych małych referendów gminnych? Jakby, czy tych spraw nie powinniśmy robić internetem, bo znów to nie są sprawy, które mogły być raz w roku robione i znów jakby to są dużo mniejsze sprawy, dużo mniejszej wagi, więc może moglibyśmy spróbować robić je przez internet. Nie zgadzam się, że to powinno iść jakby etapami. Uważam, że edukowanie powinno iść równolegle, ułatwiając możliwość organizowania zarówno ogólnopolskich, jak i samorządowych referendów. Jeśli chodzi o to, że nie poświęciliśmy samorządowi zbyt dużo czasu, ja nie wypowiedziałem się jeszcze żadnego zdania w tej sprawie, więc wykorzystując to pytanie, chciałbym powiedzieć, że zgadzam się z tezą, że referenda odwoławcze nie powinny mieć progu frekwencyjnego, ale z drugiej strony wydaje mi się, że one nie powinny być organizowane częściej niż raz w roku. To znaczy dla mnie organizacja raz w roku, czyli znaczy raz na kadencję. Czyli ja wiem, że teraz jest takie ograniczenie, że w pierwszym roku i w ostatnim roku kadencji nie można organizować referendów odwoławczych i że pomiędzy referendami powinny być minimum rok przerwy. No więc wydaje mi się, że w praktyce to jakby należałoby to w ten sposób rozwiązać, że raz na kadencję każdy burmistrz, prezydent, wójt musi udowodnić pozytywne wotum nieufności, tak? Musi udowodnić, mobilizować swoich wyborców, o ile zostanie zgłoszone i zebrane podpisy na takie referendum. To jest moje zdanie. Zgadzam się z wszystkimi uwagami dotyczącymi tego, że nie powinien weryfikować podpisów Rada Miasta czy Rada Gminy. Natomiast zwróciłbym uwagę na coś jeszcze istotnego w tym kontekście, to znaczy kto jest obywatelem miasta, bo przy tej okazji należy sobie zadać pytanie, kto ma prawo podpisać taką listę, taki wniosek o referendum. No i to była fascynująca dyskusja, nawet w Krakowie była fascynująca o karty warszawiaka, bo ona ujawniła podstawowe pytanie, kim jest obywatel miasta, który ma prawo do tego, żeby decydować o tym mieście. No i z jednej strony jest relikt, moim zdaniem, który należałoby zlikwidować, meldunkowy, i powiedzenie, że obywatele miasta są tylko ci, którzy mają meldunek w tym mieście. I to należałoby zastąpić, no właśnie, i tu jest duża debata, to znaczy kto jest tym obywatelem. Czy obywatelem jest ten, kto płaci podatki w mieście, co automatycznie w przypadku miast akademickich wyklucza całą społeczność studencką. No, tą niepracującą, nie płacącą podatków, albo inne rozwiązanie jest takie, że ten, kto na przykład przez rok czasu ma stały bilet komunikacji miejskiej. To też jest jedna z takich koncepcji, to znaczy jeżeli ja przez rok czasu, miesiąc w miesiąc kupuję bilet miejski w Krakowie, to już staję się jakby obywatelem tego miasta. No trzecie rozwiązanie, po prostu mogę zgłosić się w dowolnym miejscu i nikt tego nie weryfikuje i po prostu to jest tylko i wyłącznie jak mojej woli. No i chyba czwarte rozwiązanie jest takie, że po prostu pokazuję umowę najmu przez jakiś tam okres czasu, prawda? No i to też jest duża debata, natomiast na pewno intencją, znaczy na pewno kierunek tutaj jest słuszny, że nie powinno być obowiązku meldunkowego, tylko to obywatelstwo w mieście i prawo do podpisywania się pod inicjatywą odwoławczą czy merytoryczną powinno być rozszerzone także na ludzi, którzy nie mają stałego meldunku w danym mieście. To druga uwaga. Dziękuję. To ja jeszcze uzupełnię, że tak na szybko wymyśliłem, że może zamiast tych biletów miejskich najlepsze by było, i myślę, że to jest najbardziej wiarygodne, zarejestrowanie się do lekarza rodzinnego rejonowo. Tak? Bo tam wiesz, z biletem nie każdy, a już ze służbą zdrowia po prostu każdy zabezpiecza się, tak? W ten sposób, więc ma kontakt. Króciutko. A propos tego, co pan powiedział, że za 10 lat dopiero możemy rozmawiać o skutecznym wykorzystaniu referendum ogólnopolskiego, no jest taka stara powiastka chińska, że jak uczeń przychodzi do mistrza, czy tam pyta, ile trzeba czekać na zmiany, i on odpowiada, jak czekać, to jeszcze bardzo długo. Nie ma czegoś takiego już za 10 lat, za 20. Za 10 lat znowu powiemy, że jeszcze 10 lat. Po prostu trzeba usprawnić te narzędzie i dać obywatelom prawo do mylenia się, podejmowania złych decyzji, naprawiania tych decyzji. W ten sposób buduje się społeczeństwo obywatelskie. Nie najpierw, bo jeżeli nie będzie praktyki stosowania, to nigdy nie nastąpi ta budowa świadomości, umiejętności korzystania z referendów. I ja tu z uporem maniaka powtarzam jeszcze raz, proszę, ja jestem przeciwnikiem traktowania referendów jako takiego wentyla czy syreny ostrzegawczej, jak pan Roman tutaj stara się sugerować. To ma być naturalny, stały element sprawowania władzy w państwie, aby obywatele stali się trzecim elementem w łańcuchu tworzenia prawa i podejmowania decyzji, żeby się z nami liczono. Przez stały nie należy rozumieć, że mamy w każdej kwestii się wypowiadać, tylko w każdej kwestii mamy mieć możliwość. Obywatelu, możesz, nie musisz, możesz. I to powoduje zmianę całego aparatu władzy, właśnie tych polityków, co nie czytają nic, zaczynają czytać, przestają się liczyć wodzowie partyjni i tak dalej. Wszystko się zmienia w momencie, kiedy obywatele mają władzę w swoich rękach. To jest fundament republikanizmu, tak? No jeżeli, nie wiem, już nie pamiętam, żeby z głowy zacytować nazwiska, ale jeden z ojców amerykańskiej konstytucji mówił właśnie, że wolność to jest możliwość stanowienia prawa przez każdego człowieka, współstanowienia prawa przez każdego człowieka. Jeżeli my jesteśmy jako obywatele na co dzień pozbawieni tego prawa w praktyce, no to my nie jesteśmy ludźmi wolnymi de facto, nie jesteśmy wolnymi obywatelami. No. Jeszcze chciałem tylko w tej kwestii internetu powiedzieć, że ja się jak gdyby od dawna interesuję różnymi kwestiami związanymi z bezpieczeństwem właśnie procesu głosowania i do tej pory jeszcze nikt nie opracował systemu głosowania przez internet, który byłby bezpieczny. W sensie były jakieś tam pilotażowe próby w chyba Finlandii albo Estonii, gdzie to polegało na tym, że przez internet rejestrowało się do głosowania pocztowego tak naprawdę, bo tu jest też kwestia zapewnienia na przykład tajności oddania głosu, który jest bardzo istotnym elementem procesu demokratycznego. I jest tak, że na przykład w Stanach Zjednoczonych teraz bardzo dużo stosują maszyny do głosowania i już w związku z tym jest bardzo dużo problemów właśnie i wątpliwości wyborczych, a w przypadku głosowania przez internet jak gdyby to, bo jak mamy maszyny do głosowania, to żeby manipulować taką maszyną trzeba przynajmniej wejść do lokalu wyborczego, tam coś otworzyć w niej i włożyć do niej mikrochipa. W przypadku głosowania przez internet w manipulowanie wynikami wyborów może się bawić na przykład znudzony nastolatek z USA albo na przykład pracownik FSB czy tam chińskich służb wywiadu i tak dalej. Rosja i Chiny mają bardzo duże jak gdyby takie instytucje poświęcone grzebaniu w internecie. W referendach lokalnych i samorządowych oczywiście tutaj nie będzie takiego problemu, bo raczej FSB się nie będzie interesować referendami samorządowymi, mam nadzieję. Ale syn burmistrza informatyk, dokładnie, zwłaszcza, że budżet na zabezpieczenie takiego informatycznego, takiego referendum lokalnego, samorządowego będzie dużo mniejszy niż budżet na zabezpieczenie wyborów internetowych. Nadal system ogólnopolski, jak gdyby PKW był ostatnio testowany, prawda, informatyczny, to nie miał nic wspólnego jak gdyby z tymi elementami wyborów, które miały być bezpieczne, a i tak była to gigantyczna klęska. Jest takie rozwiązanie, które funkcjonuje. Tylko można je zastosować ogólnopolsko i byłoby nawet bardzo ciekawe, bo mimo, że jest wszędzie lokalnie powszechne już, no może nie wszyscy stosują, ale jest dostępny, powszechnie dostępne, to jednocześnie nie jest związane z samorządowcami, nie podlegałoby ich manipulacji, bo jest związane z aparatem skarbowym. To znaczy wszyscy możemy składać, tak, nie składamy, ale możemy składać PIT-y przez internet po zweryfikowaniu swojego konta. Z tym, że tak jak powiedział kolega, no, te wszystkie rozwiązania mają jedną wadę. Nie dają, nie spełniają warunku tajności. Więc jeżeli chcielibyśmy skorzystać z administracji cyfrowej, to albo na zasadzie takiej opinii co rok albo nawet częściej na różne sprawy gminne, ale ona nie będzie wiążąca prawnie. Możemy potem takiego burmistrza odwołać, jak będą opublikowane wyniki, a on ciągle będzie robił co innego, będzie to udokumentowane. Albo trzeba walczyć o zniesienie tajności głosowania w właśnie takich referendach lokalnych i wtedy można z tego korzystać, bo ja się zgodzę z kolegą, nie istnieje system bezpieczny, który daje tajność głosowania i zapewnia wynik wyborczy i można potem go weryfikować. Jeszcze a propos tej właśnie braku demokracji na poziomie małych gmin. I tutaj padły głosy odnośnie głosowania przez internet. I chciałbym tylko przyłączyć się do tych opinii, które mówią o tym, że rzeczywiście to nie tylko w wypadku referendum, ale również w wypadku wyborów, w wypadku weryfikacji podpisów dobrze, żeby rzeczywiście zostały wprowadzone mechanizmy, w których obsługiwać te zagadnienia będzie właśnie nie władze gminy, nie małej społeczności, a od drugi rok już mam taki intensywny kontakt z małą miejscowością. Wiem, jak to na wsiach funkcjonuje. Po prostu ludzie się boją wyrażać swoją opinię ze względu na to, że natychmiast władza wie, prawda, kto się podpisał, kto zagłosował, kto był, kto nie był. To nie jest tylko kwestia fałszu, jest tylko kwestia nacisku, więc rzeczywiście pewne rozwiązania, które zaproponowano, na przykład odnośnie wyborów, żeby, to jest ta decyzja dyrekcji archiwów ostatnia, żeby głosy, które padły, były jednak przyjęte. Zobaczymy, jak to fizycznie będzie organizacyjnie wyglądało przez archiwa państwowe na przykład, a nie żeby były archiwizowane przez władze gmin czy władze samorządowe, czyli istnienie jakichś zewnętrznych mechanizmów instytucjonalnych, najlepiej niespolityzowanych, rzecz jasna, które jakby tą anonimowość i bezpieczeństwo głosowania zapewniają. Drugim ważnym problemem jest kwestia, którą tutaj też rozwijał bardziej na przykładzie Piotr, czyli kwestia sądów. No to może rzeczywiście któreś z referendów mogłoby się odbyć sądów i pozycji sędziów. Może któreś z referendów ogólnokrajowych dotyczyłoby ustroju sądowniczego i rzeczywiście dziwnej momentami chyba no, bardzo niedemokratycznej władzy sędziów nad rzeczywistością, procesami, może już nawet niedemokratycznymi, tylko władzy w Polsce. I drobniutka polemika a propos tego, że referenda są dobrem, znaczy nie są wentylem bezpieczeństwa, tylko jakby powinny być zasadą funkcjonowania. No, są państwa takie, jak które uważam nieźle funkcjonują jako społeczeństwo obywatelskie, większe niż właśnie owa Szwajcaria, mam tu na myśli Niemcy, gdzie ten sam efekt, który osiągany jest za pomocą referendum, jest osiągany za pomocą uczciwych, głęboko przeprowadzanych konsultacji społecznych, gdzie rzeczywiście każda decyzja jest, proces konsultacji trwa bardzo wolno, natomiast rzeczywiście konsultowani są wszyscy i każdy, kto miał do czynienia na przykład z instytucjami niemieckimi, takimi, które są w układzie hierarchicznym też, sposób konsultowania się, na przykład gdzie pracownicy są konsultowani z decyzją, z przygotowywanymi decyzjami przez kierownictwo. To bardzo często długo dość trwa, ale ten konsensus czy wypracowywanie stanowiska jest osiągany w inny sposób. Więc oczywiście referendum tak, ale nie jest to remedium na wszystko. Są też inne ścieżki, które mogą dawać te same efekty, bo przede wszystkim chyba nam chodzi o możliwość zapewnienia szerokiej partycypacji i wyrażenia opinii. To jest jakby kluczowo. Referendum jest być może głównym sposobem, zgadzam się, ale nie jedynym. Oddamy znów głos publiczności, ja tylko podam taki ciekawy przykład. W czasie referendum odwoławczym w sprawie Hanny Gronkiewicz-Waltz na prawie 1200 komisji obwodowych w 5 obwodach zdarzyło się, że 100% osób zagłosowało za odwołaniem. To znaczy, że nie było tajności głosowania tam, a te dokumenty z wyborów trzyma kto? Hanna Gronkiewicz-Waltz jako prezydent miasta. Czyli wiadomo było, każdy, kto wziął udział w tych 5 obwodach w głosowaniu, był przeciwko niej, prawda? I to pokazuje jeszcze raz realia polskich przepisów. I tutaj chcę jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Takie retoryczne pytanie, będę się skracał trochę. Gdzie w polskim prawie jest napisane, że referenda, głosowania w referendach są tajne? Otóż, proszę Państwa, nigdzie nie ma to napisane. Do Senatu, do Sejmu, do Europarlamentu, na prezydenta. Otóż nie, sprawdziłem, co mówię, bo czytałem i sprawdziłem. Każdy rodzaj głosowania ma oddzielnie napisane są tajne, są tajne, są tajne, a w referendach, o referendach nie ma nic. Prawda? Można domniemywać i oczywiście prawnik wyinterpretuje, ale już paragrafu karnego przeciwko głosowaniu, przeciwko wyborom jest taki paragraf, kto na przykład narusza tajność czy inne rzeczy, już by nie można było zastosować, bo nie ma przepisu, który wprost jakby stanowi, że głosowania w referendach są tajne, łącznie z ordynacją wyborczą. Proszę, wracamy do publiczności. Proszę bardzo. Wiesław Zawadzki, mam 60 lat, ekonomista, lobbysta, urzędnik, doradca wicepremiera. Takie są moje doświadczenia. I tak jak odbieram tutaj nasze dyskusje, to nie tylko naszą dyskusję, ale obserwacji tego, co się dzieje w kraju, to dochodzę do wniosku, że to wszystko, co się dzieje, to dzieje się dlatego, że obywatele oceniają, że państwo źle funkcjonuje. Zresztą podczas tego panelu również było, że to źle funkcjonuje, tamto źle funkcjonuje i myślę, że jeżeli nie zmienimy głównych przyczyn tego, co źle funkcjonuje i wprowadzimy nawet referendum najlepsze, to ono też będzie źle funkcjonować. Chcę podać przykład dla tych, którzy nie pamiętają. W 1988 roku została uchwalona, w 1989 na początku naszego ustroju, ustawa o działalności gospodarczej. Fatalny przepis, bardzo zły przepis, ale była przyzwolenie. Wszyscy zachęcali do tego, żeby rozwijać przedsiębiorczość i w Polsce przedsiębiorczość wybuchła. Później oczywiście były inne patologie, ale nie o tym mówię. W związku z tym dla mnie odpowiedź jest prosta. Źle funkcjonuje państwo. Zresztą ja zaangażowałem się od niedawna właśnie w taki ruch przeciwko mojemu państwu, bo to moje państwo przestało być moje. Zaangażowałem się w ruch, który chce zablokować to, co państwo, nie pytając nas, obywateli, ponad nami, chce zrobić z naszymi dziećmi w różnych obszarach. Wydaje mi się, że ważną rzeczą jest, o której tutaj nie powiedzieliśmy, że tak, źle funkcjonuje pierwsza władza, źle funkcjonuje druga, źle sądownicza, ale również o czwartej nic nie mówiliśmy. Czyli generalnie wszystkie cztery władze źle funkcjonują. Ja, obywatel, czuję się z tym źle i zaczynam brać swoje sprawy w swoje ręce. Ktoś powiedział, że tyle ruchów obywatelskich, ile spowodował, wywołał ten rząd, to żadnemu się nie udało. Przy czym te wszystkie ruchy są przeciwko temu rządowi. Czyli ja, kończąc, chciałem powiedzieć tak, że właśnie, bo jeszcze jedną rzecz. Państwo, tak odbieram organizatorów i chwałę im za to, próbują znaleźć odpowiedź, jak poprawić funkcjonowanie naszego państwa. Panel pierwszy, obywatelska inicjatywa ustawodawcza. Panel drugi, referendum. Panel trzeci, ordynacja wyborcza. Tutaj próbujecie skoncentrować się, czy to pomoże. W moim przekonaniu, jeżeli nie będzie atmosfery na zmianę państwa, jeżeli będą ci sami ludzie, którzy nie są zainteresowani poprawie państwa, zaczynając pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej władzy, to nic nie zrozumieli. Tutaj zgadzam się, że przynajmniej mamy pierwszą jaskółkę w osobie nowego prezydenta elekta, że może się coś zmienić. Czyli praktyka, zróbmy to, a poprawiać, udoskonalać przepisy będziemy później. Dziękuję bardzo, proszę bardzo. Aha, jeszcze jedno jest, dobrze. Dziękuję. Dostałem sygnał od organizatorów, że jesteśmy już po czasie. Bardzo proszę o skracanie się. Ja krótko. Przepraszam, to ja doprowadziłem do trochę przedłużenia. Proszę. Paweł Grzegorzewicz, jestem obywatelem. Ja chciałem nawiązać do wypowiedzi pana Mazura Krzysztofa, który mówił o zagadnieniu kopiowania liderów opinii. I chciałem troszeczkę rozszerzyć to. Mianowicie to nie tylko jest kwestia, że w tym procesie decyzyjnym zagraża kopiowanie jakichś konkretnych liderów, ale tu problem jest bardziej złożony. I o tym nie było mowy w naszym spotkaniu. Mianowicie media bardzo silnie wpływają na opinię obywateli. Media kreują liderów opinii, media wyciągają na wierzch liderów opinii. No i co się będzie działo, jeżeli będzie więcej referendów? Otóż wtedy trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że to media będą w dużym stopniu wpływały na to, jaki będzie wynik referendów. Bo wprawdzie pięknie tu powiedział pan Paweł Tanajno, że obywatele będą dojrzewać. Oczywiście chcielibyśmy tego, ale jednocześnie media wywierają cały czas nacisk na obywateli, kształtują dojrzałość albo w kierunku niedojrzałości obywateli i to jest poważny problem, o którym warto też byłoby pamiętać. Dziękuję bardzo. Dyskutujemy o poważnych sprawach i mówimy w pierwszej części o inicjatywie, w drugiej o referendach i tak dalej. W poprzedniej części występowałem jako przedstawiciel inicjatywy obywatelskiej, a teraz wystąpię jako przedstawiciel stowarzyszenia, które reprezentuję. Przyjechałem z małej wioski na Mazurach i od lat działamy lokalnie, nie tylko centralnie i na wyższym szczeblu, jak gdyby. Pan Paweł poruszył ten temat, że demokrację i można poprawiać i kształtować poprzez działania oddolne, czyli na przykład partycypacja na poziomie konsultacji społecznych i tak dalej. Z doświadczenia wiem, że nie ma konsultacji społecznych tak naprawdę. Na to, co się dzieje na terenach gminnych, powiatowych, nikt nikogo nie pyta o zdanie. Jak pyta, to tylko proforma i to nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli mówimy o referendach lokalnych, to z tego, co ja obserwuję, przynajmniej tam, gdzie mieszkam, to dotyczą tylko rozgrywek między tymi, którzy stracili władzę, albo tymi, którzy zyskali władzę, albo tymi, którzy... W związku z tym ta społeczność... Trudno od społeczności oczekiwać świadomego wyboru i świadomego udziału w referendach ogólnopolskich, jak mają złe przykłady z dołu i nie wierzą w skuteczność ani konsultacji, ani referendów lokalnych, ani żadnych innych działań. W związku z tym mamy efekt, jaki mamy. W związku z tym trzeba byłoby tą pracę zacząć od podstaw i kształtować te podstawy, te postawy i poprawiać świadomość od dołów i to między innymi do mediów, co Pan przed chwilą mówił, jest istotny apel, żeby to poprawiać. To tylko tak chciałbym ten temat poruszyć. A drugi, co mi brakuje w dyskusji w ogóle, nie mówię teraz o Panu, o tej dyskusji, ale tak jak mówiłem, instytucja inicjatywy obywatelskiej, referenda, sprawy okręgów wyborczych i tak dalej. Co mi brakuje w demokracji u nas? Dostęp do Trybunału Konstytucyjnego i być może jednym z tematów, jeżeli byłyby już referenda, o poprawę, o spowodowanie, krótko mówiąc, żeby obywatel mógł zadać pytanie do Trybunału Konstytucyjnego, czy to, co nam proponuje na przykład rząd, Sejm, czy to jest zgodne z konstytucją. Krótko mówiąc, nie mamy, jesteśmy pozbawieni jako obywatele dostępu do Trybunału Konstytucyjnego. Mamy coś, organ, który potrafi, czy instytucję, która potrafi rozstrzygać, ale my nie mamy do niego dostępu. I warto byłoby się nad tym tematem też zastanowić, jak spowodować, że można było pewne sprawy wyjaśniać, czy są zgodne z konstytucją, czy nie. Dziękuję bardzo. Tak, dziękuję bardzo. Otrzymujemy sygnał od organizatorów, musimy kończyć. Poważnie przekroczyliśmy czas. W związku z tym nie udzielę już niestety nikomu głosów. Bardzo przepraszam, zwłaszcza panelistów, którzy powinni jednak mieć 5 minut na zakończenie po prostu. To jest mój błąd, moje złe wycyrklowanie po prostu z czasem. Tak. Dobrze, po 30 sekund, proszę. Dziękuję. Jedno właśnie ad vocem tej ostatniej Pana uwagi. To jest bardzo dobra uwaga dotycząca dostępu do Trybunału Konstytucyjnego, ale zwracam uwagę też, że równie dobrze powinniśmy się domagać większego dostępu do sądów administracyjnych. To znaczy, że to jest znowu system państwa uchodzącego za scentralizowany, jakim jest Francja, gdzie każdy obywatel może do sądu, nie będąc interesariuszem, którego decyzja administracyjna nie dotyczy, może tą decyzję zaskarżyć, więc to powinno się rozszerzyć poza Trybunał Konstytucyjny również taką zasadę. Ja na koniec chciałem powiedzieć, że tutaj bardzo często była przywoływana Szwajcaria, ale system referendalny, w którym obywatele stanowią podmiot łańcucha sprawowania władzy, tworzenia prawa, obowiązuje także w Stanach Zjednoczonych na poziomie stanów. Federalny rząd jest jaki jest, wiemy wszyscy, natomiast Stany rządzą się bardzo demokratycznie. W Australii, w Nowej Zelandii, w Japonii, właściwie tak się dziwnie składa, że nawet w Liechtensteinie, który jest monarchią, tam również jest demokracja bezpośrednia i monarcha bardzo często, zresztą on osobiście nawet wyraża pogląd, że on nie chce, żeby decydowali eksperci, tylko on chce, żeby obywatele decydowali w sprawach finansowych, bo wtedy czują, że na co idą ich pieniądze. W związku z tym demokracja bezpośrednia w Polsce to nie byłby eksperyment, to de facto jest powielenie sprawdzonych wzorców z najbogatszych krajów świata i zachęcam Państwa do przeanalizowania tych modeli, bo referendum w Polsce to nie jest ideał, a prawdziwie dobrze zorganizowany system referendalny rozwiewa większość tutaj wątpliwości, które dzisiaj słyszeliśmy. Dziękuję. Ja tylko krótko powiem, że wchodziłem na to spotkanie, na tę debatę jako życzliwy, dobrze nastawiony obywatel do instytucji referendum w ich różnych rolach, ale wychodzę jako lekko przestraszony i taki uważny obserwator tego, żeby referendum nie stało się taką Wunderwaffe na choroby polskiej demokracji, bo ją po prostu nie jest, nie może być, jest jednym z elementów po prostu instytucji i procedur demokratycznych i po prostu nie wydaje mi się, żeby absolutyzowanie tej metody miało przynieść jakiś rewelacyjny wynik i rozpowszechnienie referendum jako czegoś stałego, permanentnego niemal sposobu działania, czyli używania tego określenia demokracji bezpośredniej, wydaje mi się, że jest obarczone bardzo wieloma różnymi ograniczeniami, głównie związanymi z pieniędzmi tych, którzy będą chcieli te referenda z siebie wyrzucać i również związane jest z tym, że cała wielka grupa ludzi będzie wyłączona z tej demokracji. I jeszcze jedno zdanie, że w ogóle wydaje mi się, jak myślimy o pewnej naprawie demokracji, to być może powinniśmy w pierwszym rzędzie zadbać o edukację i tę edukację od poziomu szkoły podstawowej i są szkoły i mamy polską tradycję, na przykład korczakowską, gdzie szkoły się rządzą w demokratyczny sposób, uczniowie rządzą, współrządzą szkołą i tak dalej, i tak dalej. No my się zamiast demokracji i ekonomii czy myślenia o energetyce w polskich szkołach uczymy religii. No i to potem wypatrujemy cudu i jednego takiego ciach i będzie, nie będzie. To jest znakomite podsumowanie naszej debaty, ponieważ na początku, jak rozmawialiśmy teoretycznie, to pan redaktor był takim typowym przedstawicielem lewicy, który właściwie tutaj same laurki na temat referendum nam przedstawiał. Ja byłem takim typowym konserwatystą, który tak biadolił, że to niebezpieczne i trudne i w ogóle. No i nawet było powiedziane, że tak nie chcę, ale muszę te referenda, tak? A potem jak zaczęliśmy rozmawiać o praktyce, to pan redaktor powiedział, że właściwie to, co przed momentem, czyli że on się tego boi, bo ci ludzie nie wiadomo, co będą tam chcieli przegłosowywać i co z tego wyniknie, a ja... A, rozumiem. Ja uważam, że... I wrócę do mojej... Ja wrócę do mojej tutaj tej praktycznej tezy. Ja uważam, że raz w roku, gdybyśmy dyskutowali ogólnopolsko nad inicjatywami, które zbiorą 500 000 podpisów, a niech będzie nawet milion raz w roku referendum ogólnopolskie pod wszystkimi inicjatywami, które zdobędą 1 000 000 podpisów, to wydaje mi się, że naprawdę to polska demokracja by na tym zyskała, bo mielibyśmy jakieś realne narzędzie do tego, żeby poza wyborami raz na 4 lata zgłaszać jakieś ważne tematy merytoryczne. Wokół tego tak naprawdę kształtowałaby się opinia publiczna i debata, no bo takie referendum i takie tematy automatycznie interesowałyby dziennikarzy, publicystów. Właśnie wtedy byśmy mogli edukować. Więc nie byłoby dyskusji tylko na kogo teraz w tej 4-latce głosować, na tą czy tą partię, tylko nagle byśmy co jakiś czas, raz w roku dyskutowali o tym, czy właściwie chcemy takiego czy innego systemu emerytalnego albo edukacyjnego, albo czy 6-latki, czy 7-latki do szkoły powinny chodzić i tak dalej, i tak dalej. W związku z powyższym uważam, że to byłoby tylko i wyłącznie z pożytkiem dla demokracji. I uważam też, że dzisiaj jest, wbrew temu, co mu powiedział, a może właśnie te doświadczenia sprzed kilku miesięcy, one były jednak inne po referendum tutaj warszawskim i wtedy być może środowiska nie chciały się do czegoś takiego przyłączyć, ale mam wrażenie, że po ostatnich wyborach prezydenckich jest naprawdę duża koniunktura do tego, żeby szukać jakichś rozwiązań, które będą upodmiotawiały społeczeństwo, bo to jest jedna z głównych emocji, narracji ich stojących za przegraną Bronisława Komorowskiego i za tą energią wokół Pawła Kukiza, więc wydaje mi się, że teraz jest naprawdę taki moment, w którym wychodząc jako szeroka koalicja z takimi pomysłami i jeszcze pokazując, że one nie będą polskie, dużo kosztowały, bo to jest tylko raz w roku zebrane 100 milionów. No to można pokazać, że 14 miliardów bodajże będzie kosztowało na przykład realizowanie tego postulatu zwiększenia stopy wolnej od podatku i tak dalej, jakby wielu innych inwestycji. 100 milionów to w skali kraju naprawdę nie jest dużo, więc jakby tutaj argument, że to będzie drogie, odpada. No pytanie jest tylko takie, czy my naprawdę, to jest taki sprawdzam, tak? To jest taki sprawdzam, czy my tylko w teorii chcemy powiedzieć, że ci ludzie to zawsze dobrze wybiorą, czy raczej właśnie teraz się obawiamy, co tutaj przyjdzie tym prostym obywatelom do głowy, jaki oni pomysł będą chcieli zgłosić, jak zagłosują w tym referendum. Tak? No i to jest właśnie ten moment, w którym z teorii przechodzimy do praktyki i nagle zamieniamy się miejscami. Dziękuję. Dziękuję bardzo, ponieważ przekroczyliśmy czas, nie będę przemawiał na zakończenie. Wszystkim dziękuję. Zamykamy tą... Chciałem bardzo podziękować po prostu za zaproszenie nas tutaj i za poświęcenie nam uwagi i czasu przede wszystkim. Dziękujemy.